Drodzy, tak jak mówiłem tydzień temu, dzisiaj pewnego rodzaju niespodzianka, dlatego że przechodzimy do nowego tematu. Co prawda moglibyśmy jeszcze bardzo wiele nauczyć się od Arystotelesa. Nieprzypadkowo zresztą święty Tomasz nazywa go mianem filozofa, ale skoro mamy dojść w jakimś przewidywalnym czasie do świętego Tomasza, a zresztą możemy bezpośrednio od Tomasza nauczyć się wielu rzeczy, których moglibyśmy nauczyć się właśnie od Arystotelesa, dlatego będziemy starali się dzisiaj podążać tym szlakiem zmierzającym nas właśnie do myśli świętego Tomasza. I najpierw musimy zrozumieć, jak to się stało, że myśl Arystotelesa nie była w starożytności, powiedzmy, tak bardzo popularna, jak powinna być. Jak to się stało, że nie tylko zresztą myśl Arystotelesa, ale też i to największe właściwie osiągnięcie Platona, mimo przecież Akademii Platońskiej, która istniała 1000 lat jeszcze po Platonie, mimo tego, że właściwie byli cały czas ci, którzy czytali dialogi platońskie, a jednak jakoś tak się stało niestety, na nieszczęście dla filozofii, dla ludzkości, że to największe osiągnięcie Platona, któremu właśnie wierny był Arystoteles, mimo tych jakże znaczących różnic między dwoma tymi filozofami. Trzeba przyznać, że pod tym względem Arystoteles był naprawdę wiernym uczniem Platona, zawsze. Mianowicie to największe osiągnięcie, czyli tak zwane drugie żeglowanie, otwarcie się na prawdy, które są transcendentne, na rzeczywistość transcendentną, na byty, które są czymś ponad tymi zmysłowymi, materialnymi, że to zostało gdzieś utracone. Zostało utracone nie tylko w ramach spuścizny Arystotelesa, jego szkoły, bo przecież Arystoteles jest założycielem liceum Perypatu, czyli szkoły filozoficznej, która miała tę tradycję filozofii arystotelesowskiej jakoś rozwijać, miała być im wierna. To się tak wcale jakoś nie stało niestety, z różnych powodów, które zaraz powiemy, przynajmniej tak jakoś powierzchownie, skrótowo, ale również też i jeśli chodzi o szkołę założoną przez Platona, jeśli chodzi o akademię, to najważniejsze osiągnięcie również nie zostało jakoś, powiedzmy, docenione, nie zostało rozwinięte odkrycie Platona. I tym samym filozofia znalazła się w takim punkcie, powiedzmy, trochę trudnym takim położeniu, w którym na czoło wysunęła się etyka, już nie ontologia czy metafizyka, już nie szukanie prawdy dla samej prawdy, już nie spekulacja. No przecież pamiętamy, że to przecież jest bardzo wyraźne w myśli arystotelesowskiej, że mądrość jest przecież przede wszystkim, ma charakter spekulatywny. Chodzi o szukanie prawdy dla niej samej, że to właśnie daje nam szczęście, prawda? Natomiast w tym okresie w ogóle, bo to jakby nowy okres filozofii, tak zwany okres filozofii helenistycznej, rozpoczyna się wraz właśnie z podwojami Aleksandra Macedońskiego, wraz z właściwie ogromnymi przemianami geopolitycznymi i kulturowymi, które wtedy w Grecji skutki można było odczuć. Wraz z tym wszystkim rozpoczyna się również nowy okres filozofii i właściwie trochę taka biała plama w ramach naszych spotkań, dlatego że właśnie ta filozofia helenistyczna, mimo tego, że tutaj tych osiągnięć filozoficznych jest faktycznie dużo, bo przecież stoicy przede wszystkim stoicyzm, ale także epikureizm, także sceptycyzm, to są te trzy najważniejsze, a więc stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm, trzy najważniejsze, a zwłaszcza stoicyzm jest takim zjawiskiem filozoficznym, które ma bardzo dużą doniosłość, ale jakby z naszego punktu widzenia, skoro my się koncentrujemy na metafizyce, na, powiedzmy, na ontologii, no możemy sobie pozwolić na taki zabieg, którym będzie zasadniczo jakby pominięcie tego dużego przecież, długotrwającego i pod wieloma względami istotnego
prądu filozoficznego i w ogóle całego tego okresu. Bardzo skrótowo tylko powiemy o stoickiej koncepcji logosu, bo będzie ona dla nas czymś bardzo przydatnym, kiedy będziemy mówili o Filonie Aleksandryjskim. On zresztą będzie poniekąd jest tematem dzisiejszego spotkania, właśnie Filon Aleksandryjski, filozofia, która jest filozofią synkretyczną, filozofią łączącą w sobie myśl grecką, w dużej mierze myśl platońską, trochę też i pitagorejską, czy neopitagorejską i stoicką, ale łączącą tą filozofię z objawieniem Starego Testamentu, czy raczej z prawdami, które udało się Filonowi odczytać w księgach Starego Testamentu. Sama ta metoda odczytywania, dzisiaj raczej to będzie może bardziej tematem, bo jeśli chodzi o Filona, to jest tej treści na tyle dużo, że dzisiaj nie będziemy w stanie raczej wszystkiego przedstawić. Ale zanim do tego dojdziemy, zanim jeszcze powiemy o Filonie, bo to już jest znowu kolejny okres filozofii, kiedy zaczyna ona odradzać się właśnie w tym wymiarze transcendentnym, dzięki zresztą w dużej mierze nawiązaniu do religii. Do religii nie tylko zresztą objawionej religii Starego Testamentu, ale też w jakiejś mierze do tych, powiedzmy, różnych innych jakichś prądów religijnych, jakichś tam jakichś misteryjnych pewnych tendencji, które cały czas zresztą gdzieś wokół których jakby orbitowała myśl filozofów od czasów najstarszych, tak? Bo przecież myśl Pitagorasa, myśl Platona są związane z orfizmem, o tym zresztą już kiedyś mówiłem. Ale przede wszystkim właśnie zadziwiające jest to, że to największe osiągnięcie Platona, Arystotelesa, u Arystotelesa przecież tak systematycznie została przedstawiona nauka o chociażby o tym nieporuszonym poruszycielu i też o tych właśnie sprawach metafizycznych, to jakoś niestety w dużej mierze uległo, powiedzmy, jakiemuś niedocenieniu czy zapomnieniu. Nie tylko dlatego, że klimat epoki był niesprzyjający, bo helenizm, czy epoka helenistyczna wiąże się z pewnym odejściem od tego, co spekulatywne, i zainteresowania idą w stronę tego, co praktyczne. I to oczywiście w jakiejś mierze tłumaczy, dlaczego tak, a nie inaczej losy się potoczyły, ale to też w żaden sposób jeszcze nie tłumaczy wszystkiego. Jeśli chodzi o perypat, jeśli chodzi o liceum, czyli szkołę Arystotelesa, to bardzo takie prozaiczne względy, bo następca bezpośredni Arystotelesa, nazywał się Teofrast, był owszem wybitnym biologiem, botanikiem, ale niestety nie był już, nie był w stanie rozwinąć osiągnięć Arystotelesa, nie był w stanie ich jakoś, powiedzmy, zgłębić, być może nawet jeśli chodzi o metafizykę. Tak? No, wiemy, że Arystoteles był zarówno genialnym metafizykiem, jak też był po prostu wybitnym badaczem przyrody i ciężko było znaleźć kogoś, kto byłby w stanie jakby unieść ciężar dziedzictwa arystotelesowskiego, ale to jakby to jeszcze nie stanowiło największego problemu, bo wiadomo, że któryś z kolei uczeń Arystotelesa mógłby poczuć się na siłach, by jakoś, powiedzmy, jego myśl, czy nawet jeżeli nie pogłębić, to przynajmniej by utrzymać zainteresowanie, tak, wśród uczniów, jakby zrozumieć wagę pism, bo to tak jest, ja też byłem tego uczony na studiach przez jakiegoś takiego bardzo dogłębnie myślącego profesora, że to nie wystarczy, że ludzkość dojdzie do jakichś prawd i że to zostanie nawet zapisane w książkach i te książki zostaną umieszczone na półce w bibliotece. To jest oczywiście jeszcze nie wszystko, bo musi ktoś do tych książek sięgać co jakiś czas. Jeśli tego nie będzie robił, to ludzkość traci. Ludzkość traci, bo wcześniej czy później po prostu zapomina się to, co się umiało. Tak? To są te rzeczy najważniejsze, takie, powiedzmy, tak, w filozofii są też często bardzo głębokie, trudne. I jeżeli się nie nawraca co jakiś czas do kontemplacji, do rozważania ich, jeśli się na nowo ich po prostu nie obmyśla, nie kontempluje, to wtedy to gdzieś zanika, spłyca się albo w ogóle przestaje interesować.
A jednak przecież mamy w sobie tą ciekawość taką, tak, ciekawość taką niezdrową, ciekawość świata, która powoduje, że zamiast wracać do tych kontemplowania tego, co już niby znamy, ale tak naprawdę, żebyśmy mogli cieszyć się prawdą, powinniśmy do tego wracać, to szukamy czegoś nowego albo koncentrujemy się na tym, co praktyczne, prawda? I to jest jakby jedna sprawa, ale tutaj jeszcze nastąpiła druga sprawa. Drugi fakt miał miejsce, taki bardzo prozaiczny, dlatego że po śmierci Teofrasta w dziedzictwie biblioteka jakby przypadła w prostu w testamencie. Została ona zapisana nie szkole, tylko pewnemu konkretnemu człowiekowi, który posiadł bibliotekę, to co było właściwie najważniejszą częścią szkoły, bo tam jakieś budynki czy sale, to wszystko to jest jakby wtórne. Najważniejsze było właśnie to, co Arystoteles zostawił w postaci pisma. I to stało się własnością jednego z uczniów, który to wywiózł do swojej posiadłości w Azji Mniejszej i tam w ramach jednej z tych monarchii helenistycznych, które powstały po upadku monarchii państwa, tego imperium Aleksandra Wielkiego. No, te książki jako takie, ponieważ były poszukiwane, były jakoś zagrożone konfiskatą, po prostu no, trzeba je było ukryć i one gdzieś tam w ukryciu, w takich niezbyt dobrych warunkach przez ileś lat przebywały. No i tak właściwie zostały w ten sposób, została starożytność przez na wiele lat, ponad 200 lat została pozbawiona dostępu do źródeł. I to nie tylko świat jako taki, ale nawet i uczniowie Arystotelesa nie mieli dostępu do wielu ksiąg. Oczywiście na pewno były jakieś tam odpisy. To nie było tak, że wszystko zostało utracone, jakby w sensie dostępu, ale w dużej mierze nie było. Nie było po prostu takiego impulsu do tego, tak, żeby się tymi rzeczami zajmować, bo one były gdzieś tam mało znane. Natomiast jeśli chodzi o szkołę założoną przez Platona, jeśli chodzi o akademię, to tutaj sprawy się trochę inaczej potoczyły, a to w ten sposób, że już następca, i to zresztą bratanek Platona, Speuzyp, no można powiedzieć, że no właśnie nie też tak trochę jak Teofrast, to znaczy nie do końca był w stanie unieść ciężar spuścizny swojego mistrza. I tym samym no po prostu jakby filozofia Platona, to jest bardzo dobrze dokumentowane, są książki, które mogą Państwo, Bogdana Dębińskiego, Stara Akademia Platona i także też tego samego autora, Późny Platon i Stara Akademia. Dwie książki, które w sposób bardzo wnikliwy, dogłębny i ciekawy przedstawiają nam filozofię kolejnych scholarków, kolejnych tą szkołę, jakby szefów szkoły, szefów Akademii Platona. I tutaj można zauważyć, że kiedy ja zacząłem czytać te książki tak z taką no, prawdziwą fascynacją, ale po pewnym czasie stwierdziłem, że ja właściwie już to w pewnym sensie przerabiałem, ja już to znam, ale nie w tym wydaniu, to znaczy znam to w innym wydaniu, dlatego że, jak może niektórzy z Państwa wiedzą, zanim poszedłem do seminarium, zajmowałem się fizyką, zajmowałem się kosmologią, konkretnie wczesnym wszechświatem, pewnymi koncepcjami z pogranicza kwantowania grawitacji i ogólnej teorii względności, właśnie w takim kosmologicznym wydaniu. I to w tym sensie bardzo przypomina właśnie koncepcję następców Platona, bo mamy do czynienia w kosmologii teoretycznej z jakimiś niesamowicie rozwiniętymi od strony formalnej, od strony matematycznej koncepcjami hipotetycznymi, które oczywiście w jakiejś mierze są kandydatami do wyjaśnienia rzeczywistości. Są same w sobie oczywiście matematycznie bardzo interesujące, bo są po prostu piękne, są właśnie takim matematycznym pięknem, pewną elegancją, zachwycają abstrakcją, też powiedzmy fascynują abstrakcją, są jakby na granicy poznawalności już przez ludzki umysł, czymś tak bardzo trudnym.
Ale z drugiej strony jest tak niewielki kontakt z rzeczywistością w tym wymiarze takim, powiedzmy, empirycznym. Także bardzo trudno jest, ciężko jest mieć nawet jakąś nadzieję często, żeby taka czy inna spekulacja mogła być potem gdzieś sprawdzona w taki czy inny sposób przez takie czy inne obserwacje, bo tutaj nawet o eksperymentach to nie można marzyć, tylko obserwacje, analiza jakichś wyników, które z trudem udało się gdzieś tam pozyskać ludzkości. To w przeciągu najwyżej tam iluś lat, dajmy na to, prawda? Więc to są takie sprawy. A tutaj jakby jeszcze jest o tyle trudniej, że te spekulacje, które zaczęły się pojawiać, jakby zaczął się rozwijać jakby system Platona, dziedziczony tak, z pokolenia na pokolenie, właśnie w takim wymiarze bardzo matematycznym, formalnym, spekulatywnym. I każdy kolejny następca Platona, poczynając od Speuzypa, wbrnął w coraz to inne jakieś spekulacje. Czasami one jakoś bliższe były oryginalnej myśli, czasami od niej odchodziły, ale to jest bardzo charakterystyczne, że pojawia się jakby całe takie multum różnych takich możliwych wariantów i właściwie ciężko jest powiedzieć, ciężko jest jakoś zweryfikować, który jest lepszy. Tak? Nie ma takich jakichś ani metod takich, powiedzmy, w tym przypadku empirycznych, bo w przypadku fizyki teoretycznej one jednak przecież jakieś są i dzięki temu też fizyka nie jest jakąś tylko jałową spekulacją, ale jest faktycznie nauką empiryczną. Mimo tego, że ten wymiar teoretyczny staje się faktycznie coraz bardziej rozwinięty. Jest jeden taki dział fizyki teoretycznej, nawet już dla fizyków teoretycznych jest taki dość, powiedzmy, kontrowersyjny. Mianowicie, też może Państwo słyszeli, przynajmniej niektórzy tutaj obecni, o teorii strun, teorii, która gdzieś w latach 80. była faktycznie jakimś prawie że takim właśnie objawieniem, no nie religijnym, ale w sensie analogicznym. Wydawało się, że oto lada chwila będziemy świadkami przełomu w fizyce, że uda się za pomocą jednej teorii, takiej matematycznie bardzo, bardzo rozwiniętej, bardzo trudnej, bardzo bogatej, że uda się jakby zawrzeć całą fizykę teoretyczną. I co też jest takie bardzo platońskie, jakby to jest takie myślenie, które faworyzuje przyczynę formalną, że jeżeli będziemy znali już te równania, będziemy potrafili taką teorię matematyczną skonstruować, ją zapisać za pomocą przecież bardzo, bardzo skomplikowanych formuł, to jakoś nas to zbliży, to samo w sobie już jest pewnym rozumieniem rzeczywistości. Takim jakby ostatecznym prawie, tak? Wszystkie oddziaływania elementarne będziemy w stanie opisać za pomocą jednej teorii. Takie przecież były zamierzenia. Potem się okazało, że jednak jest to wszystko bardzo trudne, bardzo spekulatywne i jakby okazuje się, że teoria jest po prostu tak bogata, że można było bardzo wiele różnych wariantów jej tworzyć i one wszystkie były jakoś dobre. Tak? Znaczy problem nie polegał na tym, że to się nie zgadzało, tylko jakby wszystko można było w ramach teorii strun uzyskać, co się chciało. Bo tych teorii strun można było wymyśleć, wytworzyć tyle wariantów, że właściwie niezależnie od tego, jakie wyniki w eksperymencie by się uzyskiwało, to wszystko się zawsze zgadzało. Dawało się zawsze dopasować do tego. Teoria się okazała jakby zbyt bogata. I oczywiście potem próbowano, bo jednak pewne rzeczy wskazywały na to, że ta teoria jest... Teoria strun dlatego, że zamiast opisywać cząstki jako pewne punktowe twory, które podlegają pewnym oddziaływaniom, w teorii strun cząstki są zastąpione pewnymi bardzo małymi, drgającymi właśnie matematycznymi takimi obiektami, jakimiś strunami. Potem jeszcze kolejne wersje tej teorii, że to już nie są struny, tylko to są jakieś membrany drgające w jakiejś wielowymiarowej przestrzeni. Bo to jest takie też bardzo takie, właśnie to jest dokładnie takie bardzo platońskie, że można sobie te różne warianty wymyślać, tworzyć, kreować różne rzeczywistości, bawić się tym i to przez całe życie i... Tylko potem nagle się okazuje, że to tak no nie bardzo jakoś daje się pogodzić. Znaczy nie tyle nad nie, pogodzić się nie daje, tylko jakoś nie widać związku ze światem realnym. Tak? To jest zawsze problem w tego typu koncepcjach i przedsięwzięciach. I o ile matematyka dla samej matematyki, to znaczy jeżeli tworzy się, bada się pewne matematyczne struktury, to jakby o tyle jest łatwiej, że po prostu jak ona nie jest, no to zawsze jest jakimś obiektem do badania. Tutaj próbuje się jednak wyjaśniać rzeczywistość, więc jeżeli jakby no nie widać specjalnie, w jaki sposób mielibyśmy dojść do tej prawdziwej koncepcji,
bazując na naszych obserwacjach czy doświadczeniach, no to jednak już to jest trochę frustrujące. I bardzo dużo ludzi po pewnym czasie zrezygnowało z teorii strun, zostali tacy najbardziej zagorzali, czy to z takich czy innych powodów, często pewnie bardzo subiektywnych, pozostali wierni właśnie tej całej koncepcji teorii strun, tak zwanej pewnej koncepcji, czy właśnie to jest jakiś zbiór różnych teorii tak naprawdę, które są połączone właśnie z samym pomysłem bardzo podstawowym. I trochę podobnie było z tymi teoriami, czy koncepcjami, czy właściwie jakimiś spekulacjami, to tak właśnie spekulacje, które były rozwijane w szkole właśnie zapoczątkowanej przez Platona. No i to oczywiście wcześniej czy później, zresztą właśnie mówiłem, że jeden z tych kierunków, które się w okresie filozofii helenistycznej się rozwinęły, to był sceptycyzm. Zawsze tak jest, że kiedy jest jakiś problem z dojściem do rzeczywistości, jeśli jest jakiś taki prawdziwy kryzys intelektu, to on się objawia poprzez sceptycyzm, czyli przekonanie, że nie możemy dojść do rzeczywistości, nie możemy jej poznać tam w taki czy inny sposób. Tak? To i dzisiaj jest bardzo mocne. Już żeśmy się z tym zjawiskiem zetknęli raz, kiedy mówiliśmy o sofistach. Kryzys sofistyczny został przezwyciężony przez Sokratesa i nagle nastąpił niesamowity rozwój myśli filozoficznej dzięki Platonowi, dzięki Arystotelesowi. No i tutaj jakby sytuacja się w pewnej mierze powtórzyła. A więc filozofia jest w pewnym kryzysie. Oczywiście myślenie filozoficzne to nie tylko ontologia, nie tylko metafizyka, również etyka. Etyka w tym okresie przeżywa faktycznie bardzo znaczący rozwój. Przede wszystkim stoicka etyka, ideał mędrca, cnota, rozwijana koncepcja cnoty. To wszystko są rzeczy bardzo wartościowe. Logika również się rozwija dzięki stoikom, więc nie jest to takie tylko jakby także, że sam tylko jakiś zastój, czy jakiś, no powiedzmy, zwój raczej, tak, powrót do jakichś starych koncepcji. Ale jeśli chodzi o metafizykę, to ciekawą jest rzeczą, że u stoików następuje właśnie takie zasklepienie się w pewnym immanentyzmie. Tak? Koncepcja logosu, której nawet będziemy niedługo pewnie mówić następnym razem, koncepcja logosu, czyli takiego trochę powiedzmy Boga, ale jednak ten Bóg jest immanentny, jest jakoś w świecie działający i jest on materialny. Nie ma po prostu właściwie poza materią niczego. To proszę jakby to porównać z myślą właśnie Platona, z myślą Arystotelesa, które jakby były ponad to nieskończenie jakby, prawda? I jakby następuje pewien powrót do czegoś, co jest takie wczesne bardzo. Do myśli takiej, powiedzmy, no, a la jakiś Empedokles czy atomiści. Także, czy Anaksagoras, już nie właściwie. Także następuje coś takiego niepokojącego. No ale tym razem już nie człowiek pokroju Sokratesa będzie starał się odmienić sytuację. Tutaj jakby dość skomplikowane są te losy, ale dzisiaj będziemy mówili właśnie o Filonie z Aleksandrii, by wchodzić, zaczyna do gry nowy element, który w jakiejś mierze się już trochę nam pojawiał właśnie ze względu na orfików, czyli element, powiedzmy, religijno jakiś misteryjny, który kształtował filozofię Pitagorasa, Platona w dość dużym zresztą stopniu, ale tutaj będziemy mówili u Filona o wpływie dużo, dużo znaczniejszym. Tak? Tutaj właściwie to religia będzie, religia objawiona Starego Testamentu nagle stanie się czynnikiem jakby decydującym o filozofii, stanie się czynnikiem jakoś kształtującym filozofię. Tak? Czyli mamy tutaj do czynienia z czymś rzeczywiście, czego wcześniej zupełnie nie było. Przecież pamiętamy, że filozofia jako taka to jest nic innego jak próba uchwycenia rzeczywistości za pomocą naszych przyrodzonych, naturalnych zdolności, naszego intelektu. Oczywiście w praktyce to tak nie zawsze było, to tak jest u Arystotelesa, można powiedzieć, a jakby od tego ideału były dość częste jakieś wyjątki, chociażby właśnie Platon, Pitagorejczycy, bo to jest ten wpływ orfizmu tutaj u nich bardzo mocny. I właśnie w tym okresie, to jest, przypomnijmy jeszcze, o jakichś czasach mówimy, Filon z Aleksandrii, to jest przełom, można powiedzieć, przełom jakby przed Chrystusem i po Chrystusie, bo on się urodził kilka lat przed Chrystusem, umarł kilkanaście lat po Chrystusie, czyli to jest właściwie jakby w ramach jego życia żył również tutaj na ziemi Jezus Chrystus.
I żył Filon z Aleksandrii w mieście, w Aleksandrii, mieście, które było idealne do tego, żeby tam powstała jakaś synteza myśli greckiej i żydowskiej, bo tam oczywiście wiadomo, że była ogromna biblioteka, tam było istotne ognisko filozofii zarówno platońskiej, te nurty platońskie, bo to właściwie już wtedy taki tak zwany medioplatonizm, o którym powiemy też następnym razem, jakoś więcej, z drugiej strony neopitagoreizm, a więc myśl grecka już trochę naznaczona właśnie takim religijnym jakimś wpływem takim, tak? Wpływem takim, powiedzmy, no właśnie orfickim w dużej mierze. Z drugiej strony oczywiście też wpływ filozofii stoickiej będzie się tutaj, będzie zauważalny, ale przede wszystkim Aleksandria to jest miejsce wyjątkowe dla Żydów, dlatego że tam właśnie powstał przekład Pisma Świętego na język grecki, czyli tak zwana Septuaginta, przekład 70. I to oczywiście było konieczne do tego, żeby można było takiej syntezy dokonać, bo no potrzebny jest jakiś podkład. Musi być jakaś podstawa do takiej syntezy. No a przekład na grekę Pisma Świętego oczywiście tym był. Tym bardziej, że to nie było takie, właśnie nie było to traktowane jeszcze wtedy w świecie żydowskim, nie była Septuaginta traktowana jako tylko i wyłącznie jakieś tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki, tylko to było traktowane jako jakby stworzenie na nowo Starego Testamentu, jakby podyktowanie na nowo. Tak? Jakby to nie tyle jakby tłumacze, tylko oni byli autorami natchnionymi. Tak? To jest ciekawe, że do tej pory, tak nawet w świecie modernistycznym, katolickim modernistycznym, tak, czy tym posoborowym, że ja tak byłem uczony w seminarium przez biblistów współczesnych, przecież trochę zarażonych różnymi błędami, byłem uczony, że Septuaginta jest właśnie tym, nie tyle właśnie przekładem, tylko jest natchnionym tekstem. Tak? Bo pamiętam o tym, że tekst natchniony, a przekład to nie jest to samo, że tekst natchniony to jest natchniony, jest tylko ten w tym języku, w którym został spisany, w którym został objawiony, a jeśli chodzi o tłumaczenia, to one są zawsze jednak tylko i wyłącznie tłumaczeniami. One, nawet jeżeli są bezbłędne, w sensie nie prowadzą do jakichś fałszywych konkluzji teologicznych, to jednak czymś innym jest przekład, a czym innym jest oryginał. Tak? No to jest tak jakby taki oryginał Starego Testamentu. Tak? Oczywiście potem został przez rabinów żydowskich tam kilka stuleci później odrzucony, ponieważ chrześcijaństwo się opierało na Septuagincie. Bardzo łatwo, no, z różnych powodów zrozumiałych, ale takich też językowych oczywiście, ale jest ciekawą rzeczą, że faktycznie często Nowy Testament, jeżeli ma jakieś cytaty ze Starego Testamentu, to one właśnie przypominają Septuagintę przede wszystkim, tak, z tego co pamiętam z seminarium. Także jest ona bardzo ważna i też tak w Bractwie jest, w seminariach Bractwa, przynajmniej w Ekon, wiem tam od jednego z kleryków, tam się uczył, że to tak właśnie, jeżeli chcemy prawdziwy Stary Testament, to najlepiej sięgnąć do Septuaginty. Nie wcale nie do tego hebrajskiego obecnego, bo ono bazuje na to tłumaczenie na tekście masoreckim, już jakoś przez Żydów trochę tak w taki, a nie inny sposób poprzekręcanym, żeby można było jakoś łatwiej tego Chrystusa gdzieś tam nie zauważać, że tak można powiedzieć, tak? Żeby można było gdzieś tego Chrystusa łatwiej jakoś go tam jakby wytłumaczyć, że nie był prawdziwym Mesjaszem. Tak? Także to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. I druga sprawa też niezwykle istotna i też niezwykle istotna nie tylko ze względu na filozofię, bo przecież my jakoś dążymy do poznania myśli świętego Tomasza, który przede wszystkim był teologiem. Tak? Filozofem i to genialnym metafizykiem był jednak, można powiedzieć tak, trochę jakby przy okazji, a przecież on był przede wszystkim i sam o tym pisze. I sam o tym pisze, jak potem się przekonamy. On przede wszystkim jest po prostu nauczycielem prawd objawionych. On jest teologiem, a jakby do tego jest potrzebne bycie metafizykiem i filozofem. Natomiast, a skoro tak, to jakby tutaj dochodzimy do bardzo istotnej kwestii interpretacji Starego Testamentu, bo to, czego dokonał Filon, to jest znacząca sprawa właśnie, jeśli chodzi w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o rozumienie Starego Testamentu, jeśli chodzi o interpretację Starego Testamentu, a mianowicie chodzi nam tutaj o rozumienie alegoryczne.
co to jest to rozumienie alegoryczne? Paradoksalnie najłatwiej będzie to wytłumaczyć, sięgając do Sumy Teologicznej świętego Tomasza, prawie do tej pierwszej, to jest dokładnie pierwsza kwestia, artykuł 9 i 10. Tak zresztą zawsze, kiedy otwieram w tym miejscu, bo to są takie genialne fragmenty, bardzo krótkie, proste, a jednocześnie dużo tłumaczące, przypomina mi się, kiedy jako diakon byłem wysłany na jakąś parafię, taką praktyk, i tam było spotkanie jakieś tam ala oazy, czy tam coś tam, te różne takie, różne tam rzeczy, ale to miało być jakieś dotyczące Pisma Świętego i ja jako praktykujący diakon miałem tam czymś się wykazać. No i to przyniosłem, przygotowałem sobie bardzo ładnie takie wystąpienie, właśnie kwestia pierwsza, część pierwsza sumy, kwestia pierwsza, artykuł 9 i 10, gdzie tutaj od razu mówię, o czym tutaj, czego on dotyczył, te artykuły. Artykuł 9, czy Pismo Święte powinno używać przenośni, oraz artykuł 10, czy w jednym wyrażeniu Pisma Świętego kryje się kilka znaczeń. No i tak myślałem naiwny, że no to najlepsze możliwe rzeczy, bo to znam dobrze te artykuły. Wiem, że one są bardzo proste, jak się zaraz okaże. Tutaj nie ma żadnych odnośników do jakichś tam zawiłych, arystotelesowskich jakichś koncepcji i wszystko jest takie bardzo krótkie, rzeczowe, i że no to przecież mamy o Piśmie Świętym mówić, no to musimy poznać, jakie sensy się mogą kryć w Piśmie Świętym, jak to Pismo Święte należy rozumieć. Ale okazało się rzeczywiście, że to tam chodzi po prostu o jakąś tam zabawę. A tam nikt Pisma Świętego nie chciał w ogóle czytać, tak? Zajmować się tymi rzeczami. No tam jakieś gry takie towarzyskie. No takie no, na szczęście nie były już jakieś nieetyczne, jakieś tam takie normalne gry, ale no to takie po prostu, tak? No jakby tam, nie wiem, Chińczyka grać albo coś tam w karty, tak? Że zupełnie, czy jakieś tam piosenki były. Już nie pamiętam dokładnie co, ale pamiętam, że jakby potem już zrozumiałem jakby komiczność sytuacji. Tu przychodzi nagle to Pismo Święte, chce czytać, a oni tam na poziomie jakichś zabaw takich trochę. Więc artykuł 9. Po prostu przeczytam i skomentuję, bo to jest krótkie i jednocześnie bardzo treściwe. Więc pisze Tomasz tak. Zdaje się, że Pismo Święte wcale nie powinno posługiwać się przenośniami, bo po pierwsze, argument. Co jest właściwe i odpowiednie dla najniższego stopnia nauki, nie przystoi, jak się zdaje, takiej wiedzy, która, jak to już powiedziano, w drabinie nauk zajmuje najwyższe miejsce. Bo teologia jest najwyższą nauką. Otóż najniższe miejsce między naukami zajmuje poezja, a posługiwać się różnymi podobieństwami i obrazami to jej właściwość. Nie wypada więc, by wiedza święta posługiwała się tego pokroju podobieństwami. Drugi argument. Celem tej nauki, czyli teologii, jest ujawnienie, uprzystępnienie prawdy, a dla tych, co ją uprzystępniają, obiecana jest nagroda. I tutaj jest cytat z Pisma Świętego. Tomasz bardzo często tak robi, że coś pisze, a potem zaraz jest cytat z Pisma Świętego. Którzy mnie objaśniają, będą mieć żywot wieczny. Lecz tego rodzaju podobieństwa raczej zaciemniają prawdę. Nie przystoi więc tej świętej nauce, by podawała prawdę Boże za pomocą podobieństw z rzeczy cielesnych. I po trzecie, w drabinie stworzeń im coś stoi na wyższym szczeblu, tym bardziej ziszcza w sobie podobieństwo Boże. Jeśli się więc bierze któreś ze stworzeń dla uprzystępnienia Boga, to chyba wypadałoby dokonać tego wyboru spośród doskonalszych stworzeń, a nie spośród najniższych. A jednak w Piśmie Świętym spotykamy się często z tym drugim wypadkiem. I tutaj wbrew temu, czyli set kontra, są słowa Ozeasza. Mówiłem do proroków, mnożyłem widzenia i przez proroków głosiłem przypowieści. A liści przekazywanie komuś za pomocą przypowieści i podobieństw to jest przenośne. Wiemy też zresztą, że Chrystus dokładnie to samo robi. A więc nauka święta ma prawo używać przenośni. To jest odpowiedź. Zgodnie ze swoim charakterem Pismo Święte podaje nam sprawy Boże i duchowe za pomocą podobieństw rzeczy cielesnych. Dlaczego? Bo Bóg zaopatruje potrzeby wszystkich stosownie do ich natury. Otóż w naturze człowieka leży to, że wznosi się od tego, co zmysły postrzegają, ku temu, co myślą poznawalne. Bowiem wszelkie nasze poznanie bierze swój początek od zmysłów. No to jest czysty Arystoteles. Stąd też całkiem słusznie w Piśmie Świętym podano nam sprawy duchowe pod przenośniami rzeczy cielesnych. To właśnie miał na myśli Dionizy pisząc: nie może nam inaczej jaśnieć promień Boży, jak tylko zakryty wieloma świętymi zasłonami. Wypadało również, by to Pismo Święte, które ma być masowo udostępnione wszystkim ludziom, stosownie do słów apostoła, jestem dłużnikiem tak uczonych, jak i niewykształconych,
podawało prawdy duchowe poprzez podobieństwa rzeczy cielesnych, tak by nawet nieuczony, prosty lud je poznał. Ten lud, który nie jest zdolny pojąć prawd oderwanych przedmiotu myśli, wprost tak, jak są same w sobie. To jest koniec wypowiedzi Tomasza. Wszystko jest właściwie już jasne. Dlaczego przenośniami będzie się Pismo Święte właśnie posługiwało? Teraz natomiast następują odpowiedzi na pierwsze dotyczące tego, czy wypada, skoro teologia jest tak wielką, najwyższą nauką, a bardziej przenośniami się zasadniczo posługuje poezja. Więc czy wypada, czy nie wypada? I tak pisze Tomasz. Poeta używa przenośni dla samego obrazowania, bo taka jest natura poezji. Natomiast nauka święta, jak już powiedziano, posługuje się przenośniami z konieczności i dla pożytku. Potem na drugą trudność. Tutaj chodziło, tutaj przypomnę, czy nie jest tak, że zaciemniają prawdę tego rodzaju podobieństwa, tak? Czy tego rodzaju jakieś przenośnie, czy one nie wprowadzają jakiejś dwuznaczności. I tak pisze Tomasz, jak twierdzi Dionizy, obrazy i podobieństwa zmysłowe spowijające promień Bożego objawienia wcale go nie gaszą ani nie zaciemniają. Jego prawda świeci nietknięta. Promień ów nie dopuszcza do tego, by umysły, które otrzymały objawienie, zatrzymały się na obrazach, ale podnosi je do poznania ich prawdziwej, myślowej treści, aby z kolei za pośrednictwem tych, co otrzymali objawienie i inni o niej byli pouczeni. Stąd też to, co Pismo Święte w jednym miejscu podało w przenośniach, na innym miejscu to samo zawiera wyraźnie i jasno, bez osłonek. Również i owo spowicie obrazami nie jest bez pożytku. Jest przedmiotem głowienia się dla uczonych i chroni od pośmiewisk ze strony pogan. Przestrzega przed tym Mateusz. Nie dawajcie psom tego, co święte. I to jest bardzo głęboka myśl, bo ona z jednej strony pokazuje, że jakby jest Pismo Święte jakby zabezpieczone w tym sensie, że i z jednej strony w tym sensie zabezpieczone, że jest zabezpieczone przed tymi, którzy by chcieli je obśmiać, bo za pomocą pewnych symboli wyraża rzeczy dla nas ważne, ale w tym sensie też jest zabezpieczone przed jakimś fałszywym rozumieniem, bo jeżeli coś jest w sposób przenośni, za pomocą przenośni podane i tym sposobem mogłoby jakoś umknąć naszej uwadze, to jednak zostanie to gdzieś objawione gdzie indziej, w sposób bardzo jasny. I w ten sposób każdy jednak rozumie, że nie ma tutaj niebezpieczeństwa, a są same korzyści. I potem na trzecią trudność, tutaj Tomasz, trudność ta polegała na tym, że jakby rzekomo nie wypada, żeby Boga, który jest najdoskonalszy, przedstawiać za pomocą rzeczy takich względnie mało doskonałych, jakichś obrazów zmysłowych, prawda? Tutaj pisze tak. Zdaniem Dionizego bardziej zgodne z duchem Pisma Świętego jest uzmysławianie spraw bożych za pomocą podobieństw lichych ciał niż ciał szlachetnych. A to z trzech powodów. Po pierwsze, bo dzięki temu człowiek łatwiej uniknie błędu. Jasno bowiem widzi, że nie mówią o Bogu we właściwym sensie. Co mogłoby się stać wątpliwe, gdyby Pismo Święte przedstawiało sprawy Boże za pomocą podobieństw ciał szlachetnych? Tak? Czyli kiedy Pana Boga próbuje Pismo Święte ukazać jako jakiegoś człowieka, którego twarz możemy widzieć, czy nie możemy, tam z tyłu Mojżesz na niego próbuje spojrzeć i tak dalej, to jakby rozumiemy, że to są tylko pewne obrazy. Zwłaszcza grozi to tym, których myśl do niczego wyższego ponad ciałem istniejącego dojść nie zdoła. Po drugie, bo ten właśnie sposób bardziej odpowiada takiej znajomości Boga, jaka w obecnym życiu jest dla nas dostępna. Ukazuje nam bowiem raczej to, czym Bóg nie jest, niż czym jest. Dlatego też podobieństwa tych rzeczy, które w hierarchii bytu dalej stoją od Boga, rodzą w nas prawdziwsze i jaskrawsze przekonanie, że Bóg jest ponad tym, co o Nim mówimy lub myślimy. I to jest bardzo głęboka myśl. To jest jedna z głębszych myśli i zobaczymy, że tutaj też pod tym względem będzie nas... To jest bardzo ciekawe, że Filon Aleksandryjski, kiedy będzie mówił o Bogu, to tak trochę właśnie przypomina... Potem zobaczymy to, co święty Tomasz mówić będzie o Bogu. Tylko on oczywiście będzie używał jakby całego arsenału różnych środków takich już analitycznych, ścisłych, różnych narzędzi formalnych, filozoficznych, wziętych w dużej mierze, zasadniczo wziętych od Arystotelesa. Ale jak się okaże, właśnie dokładnie to samo będzie pisał Tomasz. Znaczy tu akurat też pisze, ale pisze tak bardzo ogólnie, a gdzie indziej będzie pisał już bardzo szczegółowo, że Pan Bóg jest właśnie tutaj na ziemi, jest jakby zawsze ponad to wszystko, co możemy pojąć. Tak?
I po trzecie, bo tego pokroju figury chronią sprawy Boże przed niegodziwością ludzką, już o tym wiemy. I teraz artykuł 10. Czy w jednym wyrażeniu Pisma Świętego kryje się kilka znaczeń? To jest oczywiście, to jest jakby to pytanie i jest pewną okazją do tego, żeby Tomasz nam przedstawił w postaci bardzo skrótowej, bardzo prostej te podstawowe, zasadnicze znaczenia, które kryją się w Piśmie Świętym, a które są naprawdę bardzo ciekawe, a o których większość ludzi w ogóle nie wie. Więc tutaj pisze tak Tomasz. Zdaje się, że Pismo Święte w jednym wyrażeniu nie zawiera kilku sensów, przy czym chodzi o sens historyczny, sens alegoryczny, sens tropologiczny, czyli moralny i sens analogiczny. Od razu już Tomasz powiedział, o co na pewno nie chodzi, a to właśnie o to chodzi, o te cztery sensy. Sens tropologiczny to inaczej sens moralny, a sens analogiczny to jest ten sens, który będzie się odnosił do rzeczywistości przyszłej. Tak? Zaraz to zresztą stanie się wszystko jasne. Ale najpierw jest trudność numer jeden. Pomyślmy, jeden tekst ma kilka znaczeń. Do czego to prowadzi? Wiadomo, do zamieszania i nieporozumień, a tekst taki pozbawiony jest zupełnie siły przekonywania. Niczego przecież nie da się uzasadnić w oparciu o tekst mający sens wieloraki. Logika wymienia nie jeden właśnie stąd płynący błąd w rozumowaniu. A tymczasem Pismo Święte winno być bez cienia jakiegokolwiek fałszu, by mogło skutecznie służyć prawdzie. A więc w jednym jego tekście nie powinno się znajdować kilka sensów. Druga trudność. Augustyn tak się wypowiada. Pismo Święte Starego Testamentu podane jest według czterech sensów. I teraz jeszcze są inne niż to, co były wcześniej, swoją drogą. Historii, etiologii, analogii i alegorii. Jak się zdaje, wymienione przez Augustyna cztery sensy zgoła są inne niż te, które wyżej podaliśmy. A więc nie ma żadnej racji, by jakiś jeden tekst Pisma Świętego wykładać właśnie w poczwórnym sensie na początku podany. No bo mamy do czynienia z jakimś galimatiasem, zamieszaniem, w takim razie nie ma co wchodzić w takie utrudnienia. Po trzecie, obok nich słyszy się jeszcze o sensie parabolicznym. Nie wymieniono go jednak między owymi czterema. Czyli to jest kolejny argument za tym, żeby nie trzymać się tych czterech sensów. Ale teraz wbrew temu, czyli set contra, czytamy u Grzegorza. Pismo Święte samym sobie właściwym sposobem wyrażania się przewyższa wszystkie nauki, gdyż jednym i tym samym zdaniem opowiada fakt i objawia tajemnicę. I tutaj już kryje się w tym właśnie to, co Filon będzie rozwijał, czego będzie prekursorem, że objawia fakt, a jednocześnie objawia tajemnicę. To właśnie alegoria będzie tą objawioną tajemnicą. I dalej odpowiedź doktora Nielskiego. Autorem Pisma Świętego jest Bóg. Jako taki ma prawo nadawania odpowiedniego sensu nie tylko słowom, co i człowiek może czynić, ale także i samym rzeczom opisanym słowami. A chociaż każda wiedza nadaje słowom odpowiednie znaczenie, to jednak nauka święta ma tę odrębną właściwość, że u niej również i same rzeczy opisane słowami nabierają odpowiedniego znaczenia. To więc pierwsze znaczenie, według którego słowa oznaczają rzeczy, stanowi sedno pierwszego sensu Pisma Świętego, mianowicie sensu historycznego, czyli dosłownego. To zaś drugie znaczenie, według którego rzeczy opisane słowami mi oznaczają ze swej strony jakieś jeszcze inne sprawy, nosi miano sensu duchowego. Sens ten opiera się o sens dosłowny i zakłada go. Sens zaś duchowy jest trojaki. Zdaniem bowiem apostoła, stary zakon jest figurą nowego. Ze swej strony nowy zakon, stosownie do opinii Dionizego, jest figurą przyszłej chwały. W nowym zaś zakonie to, czego dokonała jego głowa, Chrystus, jest znakiem, czyli wzorem tego, czego my winniśmy dokonywać. W myśl tego sens alegoryczny oznacza figury czy typy starego zakonu, o ile one są znakiem czy zapowiedzią tego, co miało się dokonać w nowym zakonie. Sens moralny oznacza wszystko, czego dokonał Chrystus lub było figurą Chrystusa, o ile jest znakiem, czyli wzorem naszego postępowania, bo o ile jest znakiem tego, co stanowi wieczną chwałę, mamy sens analogiczny. Analogiczny tu powinien być, tylko jest błąd w druku. Więc mamy tak naprawdę do czynienia z takimi trzema jakby ukrytymi duchowymi sensami, mianowicie poza tym, co się wydarzyło, poza tym sensem właśnie historycznym, mamy te trzy duchowe. Pierwsze z nich mówi, tak to można sobie łatwo zapamiętać,
Więc sens dosłowny mówi, co się wydarzyło, a sensy duchowe są następujące. Najpierw alegoryczny, czyli w co należy wierzyć. On przedstawia nam to właśnie, co należy wierzyć. Potem mamy sens moralny, czyli co należy czynić. I potem mamy sens anagogiczny, czego mamy oczekiwać. On jakby odnosi nas do rzeczy przyszłych, ma znaczenie eschatologiczne. I zobaczmy, że w niektórych przypadkach jakby to jest bardzo proste i nawet takie średnio rozgarnięte dziecko jest w stanie samo nawet wpaść, jak, że się te różne sensy znajdują. Na przykład, kiedy czytamy o Arce Noego. To oczywiście każdy rozumie, przynajmniej w tych starych katechizmach one właśnie były takie, powiedzmy, otwarte na tą interpretację, właśnie zgodnie z tymi zasadami starej teologii klasycznej takiej. One właśnie to starały się pokazać. Pamiętam, mam taki w domu stary katechizm, z którego się mój ojciec uczył i tam to tak zostało przedstawione, że Arka Noego, a zaraz jest tam jakaś tabelka czy coś tam przedstawione, że to chodzi o Kościół, to jest figura Kościoła, że chodzi tutaj właśnie o analogię jakby zupełnie oczywistą. Z jednej strony mamy Kościół, który jest jedynym tym środkiem zbawienie nam zapewniającym, prowadzącym nas do zbawienia, a z drugiej strony mamy coś, co jest właśnie figurą Chrystusa, no bo przecież Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Mamy więc Arkę Noego, która była jedynym miejscem, gdzie ludzie mogli przetrwać potop. Tak? Tak by oczywiste. Ale z drugiej strony jest też i sens moralny. Tak? Co należy, że zło, jakby grzech powoduje karę, że można tylko dzięki Bożej pomocy przetrwać. Tak? Także, no i sens anagogiczny, czyli ten odnoszący nas do rzeczywistości tej, no właśnie ostatecznej. Tak? Czyli, że to do końca świata i do nieba. To są rzeczy, które każdy z nas rozumie, ale jakby co do samej zasady, to trzeba przyznać, że to, co teraz Państwu powiedziałem, że to jest co prawda jakoś uczone w seminarium na pierwszym roku w ramach wstępu do Pisma Świętego. To nie można powiedzieć, że tego nie ma, ale w praktyce co z tego, skoro później na tych wyższych latach biblistyki się już w ogóle, tych przedmiotów biblijnych w ogóle się jakby nie odnosi do tego i jakby nie są klerycy uczeni interpretowania Pisma Świętego właśnie w ramach takich zasad. To znaczy, co w takim razie, czym się to zastępuje? Ano właśnie to, co zostało od protestantów wzięte w dużej mierze w Polsce przez pośrednictwo Oazy księdza Blachnickiego, ruchu tak oazowego, bo on jakby w praktyce jest czynnikiem, który nauczył polskich księży, też ogromna większość tych polskich obecnych proboszczów, to są księża, którzy to jako chłopcy tam, czy mężczyźni młodzi, się przewinęli przez ruch oazowy i oni się tam uczyli zupełnie innego podejścia do Pisma Świętego. A jakiego podejścia? Ano takiego, gdzie nie chodzi o to, co Pan Bóg objawił, tylko co Bóg teraz mówi w tym momencie do ciebie. Jak ty to teraz, w tym momencie odbierasz? Co teraz Duch Święty, w cudzysłowie, tam, że to, my wiemy, że to nie Duch Święty, tylko jakaś własna emocjonalność albo jakieś tam wyobraźnia. Co tobie teraz mówi w tym momencie? Tak, to jak gdyby coś takiego na jakimś spotkaniu oazowym przedstawić, tak jak to ojcowie Kościoła rozumieli, to oni by stamtąd albo w najlżejszym przypadku by się w głowę popukali, a w najgorszym by wyrzucili z takiego spotkania pewnie. Ja w każdym razie na jakimś spotkaniu, bo były w seminarium, w jednym z seminariów, w których byłem, były takie spotkania, gdzie trzeba było, to niestety nie można było pójść do jakichś kolegów zaufanych, takich normalnych, tylko było w ramach jakichś pokojów, a tam zawsze się jakiś znalazł taki właśnie taki nowoczesny, taki katolik powiedzmy, tak, jakiś oazowicz albo inny i tam we czterech żeśmy, dwóch kryptolefebrystów i dwóch jakichś świrów takich nowoczesnych, modernistycznych i żeśmy, to się tak oczywiście skończyło, że potem już no tam ten drugi kryptolefebrysta się tam o mało ze śmiechu się nie popłakał, bo on był takim żartownisiem jeszcze. Tamtych dwóch świrów to już tam, no tam poszło jakby w swoją stronę, ja tam poszedłem swoją po jednym spotkaniu, ale to właśnie wyglądało tak, bo to jest zupełnie niekompatybilne ze sobą, prawda? Z jednej strony, co Duch Święty teraz do mnie mówi, co ja to rozumiem przez to, tak? To przecież to może dowolna rzecz mogę sobie wyprowadzić, tak?
To tak jakby wziąć książkę telefoniczną i tam próbować jakieś prawa matematyki czy fizyki wyprowadzać. Otwieram książkę, powiedzmy jakiś numer, przepisuję sobie, tak? I ja już tutaj wszystko. To więc na tej zasadzie przecież to zupełnie wszystko może wyjść z tego. Nie ma żadnych reguł takiej interpretacji, co mi tam do głowy przyjdzie. Najczęściej to jest taka trochę terapia psychologiczna, bo ludzie jakby swoje jakieś tam bolączki w ten sposób jakoś próbują czy tam no, o nich powiedzieć, czy jakoś od razu już rozwiązanie swoje przedstawiają tych różnych bolączek, tak? Taki ekshibicjonizm jest z tym taki też powiedzmy duchowy, związany w sposób oczywisty, tak? I nieunikniony właściwie. Więc nie ma to nic wspólnego z szukaniem sensu duchowego właśnie w ramach tego, co święty Tomasz nam przedstawia i co właśnie się okaże, że czego prekursorem jest Filon Aleksandryjski. Oczywiście tutaj rozumiemy, że święty Tomasz to robi już jakby nauczony na przykładzie wielu ojców Kościoła, wielu świętych i że ma do dyspozycji Stary i Nowy Testament. Filon będzie miał tylko Stary Testament, więc u niego to wszystko jeszcze będzie jakby w powijakach, ale jakby rozumiemy, że tu jest naprawdę coś takiego bardzo wzniosłego i głębokiego, co gdzieś zupełnie w tych modernistycznych czasach zanikło. Bo jeszcze tutaj dla pewnej takiej całościowości muszę jeszcze powiedzieć, że jakby poza tym, że dzisiaj jakby znajomość Pisma Świętego została tak bardzo osłabiona, dlatego że pozbawiono katolików tych metod interpretacji, tak, rozumienia tej alegorycznego tego sensu i jakby świadomości, że taki istnieje i jakby świadomości tego, że należy szukać u wielkich świętych, u wielkich teologów, kontemplatyków, szukać tego, jak oni to rozumieli. Tak? Bo jakby zastąpiono to albo taką emocjonalnością i co mi Duch Święty teraz w tym momencie powiedział, albo też, ale to nikt tego w duszpasterstwie nie stosuje, bo to jest zabójcze dla wiary już całkowicie. Z kolei tym, co protestantyzm ten liberalny, czyli po prostu no, to, co jest właściwie tak to jakby z modernizmem bardzo zgodne, przedstawia, co próbuje zrobić i tak też na tych późniejszych rocznikach seminarium jest Pismo Święte uczone, czyli z perspektywy no, po prostu badaczy protestanckich do tego stopnia, że nawet to też były takie komiczne sytuacje, gdzie tam powiedzmy były jakieś pisma Pawłowe, bardzo, na bardzo wysokim poziomie był ten przedmiot prowadzony, to żeby tam w ogóle go zaliczyć trzeba było się uczyć 3 razy więcej niż do innych przedmiotów. Ale no, niestety to było tak, że był wykład i ćwiczenia. Na wykładzie były przedstawiane różne, powiedzmy, same te teksty, tak, bez jakichś tam, powiedzmy, rozumienia. Natomiast na ćwiczeniach to rozumienie było, tylko że no, tam ten ksiądz doktor, który to przedstawiał, miał taki rzutnik i tam mnóstwo się jakichś nazwisk pojawiało. Ja tak jakoś zauważyłem, że te nazwiska to tak nie wyglądają jakby na nazwiska uczonych z krajów katolickich. Jakieś takie same, jakieś takie ze Skandynawii, jakieś takie anglosaskie i to tak wyglądało jakby... No i się spytałem, co to za... jakiej oni są wiary, ci ludzie. No to i się okazało, że to sami protestanci. Tam ani jednego katolika nie było. Także i to co jeden to miał różną koncepcję, tak, rozumienia. To jeden taką, drugi śmaką, trzeci owaką, ale nic z tego nie wynikało, bo to ani to nie było w żaden sposób no, potwierdzone jakby autorytetem Kościoła, ani też no, nie było jakby niczym takim po prostu no, konkluzywnym. Tak? Znaczy to można tak, można tak, można śmak. Nic z tego właściwie nie wynikało. No i tak zasadniczo to wiadomo, jakby do czego to może prowadzić. Właśnie do utraty wiary. Tak? Do utraty wiary. Niczego się właściwie nie... Żadnych jakichś teologicznych prawd się z takich badań właściwie nie da wyciągnąć. Bo jeszcze się o jednej rzeczy zapomina, o czym tutaj oczywiście święty Tomasz nam przypomniał na samym początku, że autorem Pisma Świętego jest Pan Bóg i że wszystkie księgi stanowią jedną całość i że one często się właśnie wzajemnie jakby jedno drugie tłumaczy, ale właśnie w taki sposób, że to, gdzie jest coś wyrażone za pomocą przenośni, gdzie indziej będzie wyrażone w sposób jawny. Tak? Natomiast dzisiejsze te badania właściwie no takie protestanckie badania Pisma Świętego, bo też właśnie ciekawą jest rzeczą, że biblistyka to jest taka nauka, która jakby nie jest konfesyjna. To znaczy, że to jakby nie ma znaczenia, są po prostu czasopisma jakieś tam biblijne i tam się wyniki swoich badań się umieszcza i to jakby nie ma znaczenia, czy to jest ktoś takiej wiary, czy innej. On po prostu bada za pomocą pewnych metod, takich właściwie literackich, tak? Metod literackich, które są właściwie genialnymi narzędziami do tego, żeby obedrzeć Pismo Święte ze świętości.
obedrzeć Pismo Święte właśnie z tego, co jest w nim najważniejsze. Tak? I zostają tylko pewne struktury, formy. Można badać, które są starsze, które są młodsze. A w jaki sposób się właśnie jakby zubaża Pismo Święte z tego elementu świętego? No bardzo prosto. Taki podam przykład. To byłem faktycznie uczony. To profesor, który był absolwentem Gregorianum w Rzymie. To jest uniwersytet, jeśli chodzi o katolików, na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o Pismo Święte na całym świecie. Na najwyższym prestiżem się cieszy, tak? I on mówił, że, i to nie dało się go oczywiście w żaden sposób, jakoś tam żeśmy zwracali uwagę, bo to dość kompromitująco brzmi, jak się Państwo zaraz przekonają, bo to mniej więcej chodziło o to, że na czym polega proroctwo według tego profesora? Polega na tym, że prorok po prostu jest takim synoptykiem. On przewiduje, tak jak dzisiaj ludzie pogodę przewidują. Przewiduje na bazie tego, co wie o świecie, o tym, co Pan Bóg zrobił już do tego momentu, przewiduje, co się może wydarzyć. No widzisz, że ludzie tam są niegrzeczni, że tam popełniają grzechy, a Pan Bóg przecież jest sprawiedliwy. No to w takim razie musi przyjść kara. I on mówi w tym swoim proroctwie, że przyjdzie kara. No i to jest takie proroctwo, to jest prorok. Po prostu przewiduje tak jak człowiek pogodę. No ale czasem się zdarza, od czasu do czasu w Piśmie Świętym, że się zdarzają takie przypadki proroctw, które się jakoś dziwnie jakoś się zgodziły z wydarzeniami, które wiele lat później miały miejsce, prawda? Nie dało się tego przewidzieć na zasadzie takim, jak człowiek przewiduje pogodę. No to jaki jest teraz tego wniosek? No, człowiek wierzący by pomyślał, no to widocznie to już nie był tylko jakiś synoptyk, tylko naprawdę Pan Bóg mu po prostu tam coś powiedział. Tak? Czy to przez anioła, czy tam w taki inny sposób, no już nie wiadomo, jak, ale jakoś mu to powiedział. Otóż nie. To tylko znaczy, że to zostało już dopisane po fakcie. Że w pierwotnej edycji tego tekstu, tej redakcji, po prostu tych szczegółów nie było. One są jakby zbyt szczegółowe, żeby można było o nich pisać. No skąd taki biedny prorok ma wiedzieć, co się wydarzy? Jak przecież proroctwo tylko polega na tym, że on sobie wymyśla tak, jak my pogodę przewidujemy. Tak? Więc jeżeli to się za dokładnie sprawdziło, no to znaczy, że to zostało już po fakcie ktoś wpisał. To jest całe proroctwo. I to jest właśnie ta druga tendencja, która jest w interpretacji Pisma Świętego, która jakby zabija wiarę. Tak? I oczywiście rozumieją Państwo, że dzięki Bogu jakby nikt nawet nie próbuje takich wynalazków ludziom zambony mówić, bo wszyscy podświadomie wiedzą, że to byłaby katastrofa, że to by doprowadziło do upadku wiary, tak? Do całkowitego upadku wiary. Natomiast ta pierwsza tendencja, która stawia uczucie na pierwszym miejscu, jakieś swoje wynurzenia, jakieś tam, no to też oczywiście do niczego nie prowadzi. I tak naprawdę Pismo Święte, mimo tego, że po soborowie gdzieś tam ciągle jakoś trąbi, że tak, to Pismo Święte ludziom stało jakoś tak, wcześniej to tak nie było, ludzie nie znają, a teraz już jakoś, ale ludzie tego nie znają wcale, nie znają zupełnie. Nie znają Pisma Świętego w sensie teologii, która się tam w nich mieści, tak? A o tym, że ona jest, tam ta teologia zawarta, to Święty Tomasz też o tym pisze, że pisze tak, że praktycznie cała teologia, pisze Święty Tomasz, jest zawarta w Księdze Psalmów i w listach Świętego Pawła. Że praktycznie wszystko tam już jest, tylko trzeba umieć wydobyć. I faktycznie Święty Tomasz będzie pokazywał, że tak jest. To była taka trochę przydługa uwaga na temat tego, jak Pismo Święte dzisiaj jest traktowane w podsoborowiu. Widać, że bardzo po macoszemu. Właśnie to są te protestanckie, tylko różne jakby dwa różne wzajemnie się wykluczające nurty, które jeden jakby w teorii funkcjonuje w seminariach, na uniwersytetach, a drugi funkcjonuje w duszpasterstwie. A jeśli chodzi o kazania, to właściwie rzadko się zdarza, żeby jakiś kapłan, taki podsoborowy, żeby potrafił właśnie, żeby do ojców Kościoła nawiązywał, żeby czytał, żeby starał się pokazać w ten sposób. Tak? To się zdarza wyjątkowo rzadko. Właściwie to na palcach jednej ręki można spotkać takie sytuacje i policzyć. Tak? Jak to jest właśnie z tymi znaczeniami Pisma Świętego? Więc tak... W myśl tego sens alegoryczny oznacza figury czy typy Starego Zakonu, o ile są znakiem czy zapowiedzią tego, co miało się dokonać w Nowym Zakonie. Sens moralny oznacza wszystko, czego dokonał Chrystus lub było figurą Chrystusa, o ile jest znakiem, czyli wzorem naszego postępowania, bo o ile jest znakiem tego, co stanowi wieczną chwałę, mamy sens analogiczny. To już czytałem, ale tak powtórzyłem. I dalej jest tak. Ponieważ zaś właśnie sens dosłowny jest sensem zamierzonym przez autora, tego autora ludzkiego, tak?
Autorem zaś Pisma Świętego jest Bóg, który swoją myślą wszystko naraz obejmuje, dlatego, jak twierdzi Augustyn, całkiem słuszne jest zdanie, że jedno wyrażenie Pisma Świętego może mieć kilka sensów, i to nawet sensów dosłownych. I tutaj na pierwsze, czy nawet tych sensów właśnie dosłownych może być kilka, ale teraz na pierwszą trudność. Właśnie, ona była taka. Kilka znaczeń, no to wtedy trudność, tak? Nieporozumienia, zamieszanie, jak, co teraz z tym zrobić. Więc Tomasz pisze tak. Wielość tych sensów nie pociąga za sobą różnoznaczności czy innej odmiany wielości, gdyż, jak już powiedziano, mamy kilka sensów nie dlatego, żeby jedno słowo czy wyrażenie miało wiele znaczeń, ale dlatego, że same owe treści, o jakich mówią słowa, mogą być znakami innych jeszcze rzeczy. Czyli to, o czym żeśmy mówili, tak? Że to mogą być znaki jakichś innych rzeczy. Nie może być również mowy o jakimś zamieszaniu w Piśmie Świętym z tego powodu, wszak każdy z tych sensów opiera się o jeden, mianowicie o sens dosłowny. I jak poucza Augustyn w liście wymierzonym przeciwko Wincentemu Donatyście, tylko w oparciu o ten sens można przekonywać, nie zaś w oparciu o to, czemu nadaje się sens alegoryczny. Wszelako nie jest to z uszczerbkiem dla Pisma Świętego, gdyż wszystko, co zawarto w nim sensem duchowym, a jest konieczne dla wiary, podano także jawnie w innym miejscu sensem dosłownym. Tak jest zabezpieczone przed jakimś błędem w ten sposób. Teraz na drugą trudność, ta druga dotyczyła tego, że właśnie tutaj Augustyn wyróżnia inne te sensy, mówi o historii, etiologii, analogii, alegorii inaczej, to tutaj Tomasz mówi tak. Historia, etiologia i analogia należą do sensu dosłownego. To są po prostu inaczej, jakby je wyróżnia, tak? Czy mówi o alegorii jako o tym wszystkim, co jakby łączy te sensy, o czymś, co jakby zawiera w sobie, tak, te trzy sensy duchowe, a ten sens dosłowny on tutaj rozbija na trzy. Historia, etiologia i analogia. Jak to bowiem w tymże miejscu sam Augustyn tłumaczy, historia ogranicza się do opisania gołego faktu. Etiologia podaje przyczynę faktu opisanego. Tak na przykład Pan Jezus ujawnił przyczynę, czemu Mojżesz pozwolił Żydom na porzucanie żon. Mianowicie, jak podaje Mateusz, z powodu zatwardziałości ich serc. Analogia zaś uzasadnia, że prawda opisana w jednym tekście Pisma Świętego nie stoi w sprzeczności z prawdą opisaną na innym miejscu. Spośród czterech wymienionych Augustyn jednym sensem, mianowicie alegorią, objął trzy sensy duchowe. Coś podobnego uczynił także Hugo od świętego Wiktora. Przyjmuje on tylko trzy sensy: historyczny, alegoryczny i tropologiczny. Sens zaś analogiczny zalicza do sensu alegorycznego. Czyli widzimy, że tak naprawdę oni wszyscy mówią o tym samym, tylko po prostu pewne jakby rzeczy są dla nich ważniejsze niż inne. I na trudność trzecią. Obok nich słyszy się jeszcze o sensie parabolicznym, którego tutaj nie wymieniono. Tomasz pisze tak. Sens paraboliczny mieści się w sensie dosłownym. Wyjaśniamy. Słowa Pisma Świętego oznaczają coś właściwie, a coś przenośnie, czyli obrazowo. Przez sens zaś dosłowny nie należy rozumieć samej przenośności obrazu, ale to, co ona przedstawia, czego jest obrazem. Przykładowo, jeśli Pismo Święte używa wyrażenia ramię Boga, to sens dosłowny tego nie jest. Bóg ma tego rodzaju członki cielesne, ale według sensu dosłownego chodzi o to, co należy rozumieć przez ono ramię, mianowicie moc w działaniu. Jasno z tego widać, że do sensu dosłownego Pisma Świętego nigdy nie może zakraść się błąd. Tak? W ten sposób właśnie ta przenośnia też jest rodzajem sensu dosłownego i w ten sposób jakby ona też jest czymś, co tutaj się jakoś mieści. Tak? I w ten sposób wszystko zostało jakoś ładnie wyrażone. Otóż jeśli chodzi o Filona Aleksandryjskiego, to też pamiętajmy, że tak jak to zwykle bywa, nawet wśród tych, którzy są jakimiś prekursorami, to nie jest tak, że jakby to zupełnie jest oparte jakby tak na niczym, że jakby nie było żadnych jeszcze przed tym prekursorem jakichś powiedzmy prób, czy jakichś takich powiedzmy jakichś tendencji, które on są czymś takim przez niego nieznanym i niewykorzystanym. Tutaj było podobnie, bo jeśli chodzi o alegorezę, jeśli chodzi o to alegoryczne rozumienie, to tutaj można znaleźć zarówno w świecie żydowskim, jak i w świecie filozoficznym. Można znaleźć takie wcześniejsze, powiedzmy, próby, czy ludzi, którzy czymś takim się
zajmowali. Jeśli chodzi o właśnie o stoików, to tutaj mamy też, tutaj jest jedno z tych źródeł, jeśli chodzi o filozofię, ale także jest to w filozofii również i neopitagorejskiej, jakoś obecne, o samej tej filozofii też potem jakoś pewnie powiemy przy okazji. I również też, co ciekawe, że tak zwani gramatycy, ci, którzy zajmowali się tekstami Hezjoda, Homera, że oni również stosowali tego rodzaju metodę. I ona jest właśnie, to, że neopitagorejczycy, to też nie powinno nas dziwić, bo to jest właśnie bardzo takie symboliczne wyrażanie się, było bardzo charakterystyczne dla orfików. Orficy byli tymi, którzy prawdy takie bardzo subtelne, bardzo abstrakcyjne wyrażali za pomocą dość grubych symboli, dlatego że to jeszcze były czasy, VI wiek przed Chrystusem, gdzie jeszcze brakowało trochę pojęć, a sama myśl orfików była dość głęboka, też o tym kiedyś przy okazji powiem, przy okazji neoplatonizmu trochę więcej o orfizmie, bo on jakby faktycznie jest taką nicią, która łączy nam kilka różnych właśnie tych wątków, właśnie Pitagorasa, Platona, neoplatonizm, orfizm jest rzeczywiście fascynującą rzeczą i tam zobaczymy na przykładzie samych mitów orfickich, jak to właśnie wygląda, że dość abstrakcyjne, filozoficzne prawdy ukryte pod dość grubymi symbolami, z ledwością daje się je to jakoś wyłowić, ale kiedy się je już odczyta, to wszystko staje się jasne. To jest właśnie to myślenie, czyli inspiracja płynęła nie tylko od filozofów, ale od takich, powiedzmy, pewnych misteryjnych, takich tak orfickich, jakichś takich nurtów i również ze świata żydowskiego, dlatego że sam Filon pisze, że on był uczony od jakichś mężów pobożnych z Aleksandrii żydowskich, którzy Pismo Święte potrafili odczytywać jakby na wylot, tak, że potrafili właśnie ten sens duchowy zobaczyć. I to prawdopodobnie była taka grupa terapeutów, takich pobożnych Żydów żyjących, no taki zakon, powiedzmy, kontemplacyjny w Egipcie. No i Eseńczycy oczywiście również też. Także było tutaj i w świecie żydowskim, i w świecie greckim. Można powiedzieć, że to jest jakby właściwa metoda dla człowieka jako takiego, żeby wyrażać pewne prawdy za pomocą pewnych obrazów. I teraz ciekawą jest rzeczą, że dla Filona on jakby na tyle był w tym dogłębny, w tej alegorycznej interpretacji, że dla niego właściwie, bo to wiadomo, że jakby w myśleniu takim żydowskim Stary Testament nie jest Pismo Święte, nie ma takiego właśnie podejścia typowego dla katolików, gdzie wszystkie księgi natchnione są jakby tak samo natchnione i tak samo w sumie ważne. No, poza tym, że Ewangelie są jakby związane z Chrystusem bardziej i to też w liturgii jest widoczne, tak, że Ewangelia zajmuje jakby szczególne miejsce, ale jednak księgi jako takie, skoro są natchnione, to zawierają Bożą prawdę. Natomiast jeśli chodzi o myślenie żydowskie, to ono było takie, że samemu pięcioksięgowi przyznawało miejsce wyjątkowe. Tak? To jest oczywiste, to znane, myślę. Więc pięcioksiąg był przede wszystkim był przedmiotem zainteresowania Filona. Tak? Nie to, co nazywano prorokami czy pismami, tylko właśnie, bo tak się dzielił właściwie Stary Testament dla Żydów, tak się dzieli cały czas, że no, pisma, prorocy, ale przede wszystkim Tora, czyli prawo. Tylko to oczywiście to już po grecku, to się nomos wtedy nazywa po grecku. I on zasadniczo nawet hebrajskiego za bardzo nie znał, także na pewno czytał to po grecku. I bardzo ciekawe tutaj jest takie streszczenie tej alegorycznej interpretacji dokonane przez pewnego badacza myśli Filona i to brzmi w ten sposób. Cała Księga Rodzaju aż do momentu pojawienia się Mojżesza przedstawia przemianę duszy pierwotnie obojętnej w aspekcie moralnym, która potem ulega złu, a w końcu, jeśli wada nie jest nieuleczalna, stopniowo powraca, dochodząc aż do cnoty. W tej historii każdy etap jest reprezentowany przez jakąś postać. Adam, to jest ta dusza obojętna, zostaje pociągnięty przez uczucie, to jest Ewa. Ta z kolei zostaje zwiedziona przez przyjemność, to jest wąż. W konsekwencji dusza rodzi w sobie pychę, a to jest Kain, z całym pasmem wynikającego z niej zła. Dobro, Abel, zostaje wyeliminowane i w ten sposób dusza umiera dla życia moralnego.
Jeżeli jednak zło nie jest nieuleczalne, to obecne w duszy zalążki dobra mogą się rozwinąć za pośrednictwem nadziei, to jest Enosz, i skruchy, to jest Henoch, aż do osiągnięcia sprawiedliwości, to jest Noe. A potem mimo ponownych upadków, to jest potop, Sodoma, aż do osiągnięcia definitywnej świętości. Tak właśnie widzimy, że to nie tylko jakieś pojedyncze wydarzenia czy pojedyncze postaci, ale to właściwie cały pięcioksiąg jakoś właściwie, tak? Przynajmniej do pojawienia się Księga Rodzaju, do pojawienia się Mojżesza, to Księga też Wyjścia właściwie, to wszystko jakoś jest przedmiotem takiej drobiazgowej dość analizy. I teraz jeszcze przeczytam taki fragment, żeby pokazać, że on faktycznie, bo tu nie tylko chodzi o to, żeby, bo nie tylko będzie starał się Filon jakby dokonać takiej typowej właśnie dla ojców Kościoła takiej, powiedzmy, teologicznej interpretacji alegorycznej, żeby właśnie wyprowadzić z tego wszystkie te prawdy, które należy wierzyć, ale jednocześnie jakby poddaje pewnej analizie rozumowej, tak? Takiej w oparciu właśnie o te schematy filozoficzne wzięte od pogan, wzięte od Platona w dużej mierze, trochę od stoików, neopitagoryczyków, ale głównie od Platona. Trochę też od Arystotelesa będzie czerpał, ale głównie to od Platona do tego stopnia, że też tak o nim mówił Hieronim, bo w świecie właśnie chrześcijańskim Filon stał się jakoś dość dobrze znany i właśnie od niego się w jakiejś mierze uczono interpretacji Pisma Świętego, więc Hieronim mówił, że albo Filon platonizuje, albo Platon filonizuje, że to tak się upodabnia jedno do drugiego. Jeśli chodzi o pewne schematy filozoficzne, tak jest, ale oczywiście jakby rozumiemy od razu, że to nie może być dokładnie ta sama myśl, dlatego że nie tylko będzie Filon Pismo Święte traktował, no tak jak każdy wierzący, będzie traktował jako autorytet, do którego się musi jakby filozofia nagiąć, prawda? Ale też i dlatego, że on nawet będzie przekonany, to tutaj też nie jest jakimś nawet pierwszym, bo pierwszym to był Arystobul, żyjący w drugim wieku przed Chrystusem, filozof żydowski, który był zasadniczo arystotelikiem, perypatetykiem. Więc ten Arystobul twierdził, że i to Filon przejął, że właściwie to wszystko, co pogańscy filozofowie osiągnęli, to o czym pisali, jeżeli to było oczywiście słuszne z Pismem Świętym, to wzięli to od Mojżesza, wzięli to z Pisma Świętego, wszystko sobie przyswoili, wszystko ściągnęli po prostu od Żydów tak naprawdę. Cała filozofia grecka w tym, co jest jakby sensowne, prawdziwe, to jest ściągnięta. Tak? To zdanie, które się wtedy pojawiło. I Filon jest dokładnie też tego zdania, że wszystko, co... Nie tylko, że Pismo Święte jest ważniejsze od filozofii, tylko filozofia to jest właściwie ściągnięta. Natomiast no, jednak jest jakoś może bardziej szczegółowa, gdzieś tam bardziej jakaś analityczna, więc jednak nadaje się jako pewne narzędzie do tego, żeby samo Pismo Święte można było interpretować, można było wyjaśniać. I on będzie wyjaśniał właśnie tak jakby w takim bardzo filozoficznym kluczu to wszystko, o czym mówi Pismo Święte. I to jest takie bardzo też typowe właśnie dla niego. W jakiejś mierze możemy troszeczkę to u świętego Tomasza. Wystarczy sobie kupić i poczytać, to jest swoją drogą niezwykle dobra rzecz, taka od strony, powiedzmy, nawet tak jako lekturę duchową można czytać. Mianowicie komentarz świętego Tomasza z Akwinu do Ewangelii według świętego Jana. I tam jest właśnie to widoczne, że jedno zdanie Ewangelii, tak? a Tomasz cały taki jakiś mini artykulik potrafi często napisać, komentując jedno zdanie, właśnie odwołując się do ojców Kościoła, odwołując się do filozofii. Bardzo głęboko często wchodzi tam właśnie w takie filozoficzne dywagacje, ale wszystko po to, żeby zinterpretować fragment Pisma Świętego. Tutaj jeszcze tak podam taki przykład, bo będziemy się tym zajmować już potem przy okazji poznawania myśli Filona dotyczącej Boga, bo tutaj już rozumiemy, że on będzie o Bogu przede wszystkim pisał, ale również o człowieku. Więc żeby zobaczyć, jak to wygląda. Powiedział Pan Bóg, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczynimy mu zatem odpowiednią do niego pomoc. No i można by pomyśleć, no to teraz będzie coś pisał o Ewie może, albo o tam Adamie. A teraz pisze tak Filon. Dlaczego proroku nie jest dobrze mężczyźnie być samemu?
Ponieważ mówi, jest rzeczą piękną, aby jeden był sam. Tym jedynym jest Bóg i On istnieje sam w sobie, a nic nie jest podobne do Boga. Ponieważ jest rzeczą piękną, aby prawdziwy byt istniał sam, jak zresztą u Niego tylko wszystko jest piękne. Zatem byłoby rzeczą niepiękną, aby człowiek był sam. Fakt jednak, że Bóg jest sam, można rozumieć również w tym sensie, że ani przed powstaniem świata nie było czegoś przy Bogu, ani że od chwili powstania świata nie istnieje jakaś rzecz obok Niego, ponieważ Bóg niczego absolutnie nie potrzebuje. Można jeszcze lepiej rozumieć to w ten sposób. Bóg jest sam jeden, nie jest bytem złożonym, ale naturą pojedynczą, podczas gdy każdy z nas i wszelkie inne zrodzone istoty stanowią wielość. Ja na przykład jestem wielością. Składam się z duszy i ciała. Dusza z części rozumnej i nierozumnej, a znowu ciało z elementu ciepłego, zimnego, ciężkiego, lekkiego, suchego i wilgotnego. Bóg jednak nie jest złożony ani utworzony z wielu części, ale jest bytem niezmieszanym z czym innym. Gdyby coś mogło być dodane do Boga, byłaby to rzecz lepsza od Niego lub gorsza lub Jemu równa, ale nie ma niczego, co byłoby Mu równe lub lepsze od Niego. A rzeczy gorszej nie można mu dodać, gdyż w przeciwnym razie i on sam byłby gorszą istotą i wtedy byłby podległy skażeniu, a o takiej ewentualności nawet nie wolno myśleć. Więc widzimy, że to jest wszystko bardzo filozoficzne i wraca jakoś do Boga bardzo szybko. Myśl jakby cały czas orbituje wokół Boga. Kiedy będzie mówił o człowieku, to będzie mówił o człowieku albo jako takim, który został przez Boga stworzony, albo takim, który jakoś do Boga ma wrócić, czy na razie jeszcze nie może ze względu na grzech wrócić. Czyli ta myśl jest bardzo religijna, koncentrująca się na Bogu. I to jest w ogóle cecha tego właśnie okresu filozofii, który się mniej więcej w tym czasie właśnie rozpoczął, bo to nie tylko Filon, to nie tylko ta filozofia taka żydowsko-grecka, ale to będzie również filozofia neoplatońska. To będzie też filozofia w dużej mierze przecież chrześcijańska, ortodoksyjna, też będą i myśliciele nieortodoksyjni, ale charakterystyczne w ogóle dla tego okresu jest to, że tutaj te wątki religijne nie tylko stanowią jakiś dodatek, ale one jakby są tym zasadniczym rdzeniem często, tak? I taką stanowią, jakby główne źródło stanowi właśnie religia, jakby tych różnych prawd, tak? I Także to jest cecha, z którą się będziemy cały czas spotykali. Akurat Filon jest o tyle dobry, że jest to faktycznie taka, powiedzmy, postać, która ma tutaj, jak się okaże, pośród tych koncepcji przez siebie wypracowanych ma również takie, które my dobrze znamy jako chrześcijanie. Właśnie koncepcja logosu, pewne określenia logosu, to jakby od razu będą nam się kojarzyły z Pismem Świętym Nowego Testamentu. To jest ciekawe, że pewne pojęcia, które wtedy po prostu w świecie intelektualnym były, też dzięki Filonowi, ale nie tylko, one zostały przez autorów Pisma Świętego Nowego Testamentu, a zwłaszcza przez dwóch, to znaczy przez świętego Jana Ewangelistę i przez świętego Pawła Apostoła, one zostaną jakoś wykorzystane i one w Piśmie Świętym się znajdują i my je trochę nawet właśnie znamy i pamiętamy o nich. Także na tym dzisiaj poprzestaniemy, bo to i tak już jest dość dużo treści, że może jakieś pytania teraz. Chciałem zapytać o kwestię właśnie tego, co się powiedział, że Septuaginta to jest tekst natchniony, ale ona też jest tłumaczeniem. Jak to rozumieć, mamy hebrajski natchniony? No tak samo na przykład jest Ewangelia według świętego Mateusza. Oryginał był napisany w języku aramejskim, a mamy tylko grecką wersję jakby, tak? Więc jakieś takie, powiedzmy, tłumaczenie, ale to właśnie jakoś tak jest, że nie wiem, nie zajmowałem się tym, więc nie wiem, ale po prostu tak Kościół uznaje i to jakby jest tym zasadniczym motywem, tak, dlaczego my tak robimy, a zasadniczo przecież ostatecznie do tego się to sprowadza, znaczy można jakieś racje podać tam w jakieś takie jeszcze inne, tak? No zawsze to jednak to, co Kościół robi, jest jakoś racjonalne, ale przecież można powiedzieć, że no, dlaczego Kościół akurat te księgi uznał za księgi natchnione, a nie inne, prawda? Które no, też jakoś blisko im, że tak powiem, do bycia natchnionymi, a nie są akurat. Dlaczego akurat te są natchnione, a nie jakieś inne? Bo jeszcze ksiądz powiedział, że jakoś te teksty hebrajskie zostały jakoś tak przeinaczone, zrozumiałem przez... Tak, w 8 wieku, tak.
W VIII wieku, no właśnie, to w takim razie Stary Testament jedyna dostępny. Właśnie Septuaginta jest dostępna, tak? On jest najbardziej taka, powiedzmy... No, ale to się z wujek, na przykład, to z czego korzystał? No, nie sądzę, żeby z tych masoreckich. To raczej zasadniczo świat katolicki, dopóki nie nastąpiły te posoborowe rzeczy, to nie sięgał do tych żydowskich tekstów, bo właśnie nie bardzo miał zaufanie, podejrzewam. No, tak? Ale nie, nawet szczerze mówiąc... Na pewno te stare wydania muszą być dobre, bo Kościół by tego nie dopuścił. Tak? Kościół by nie pozwolił na to, żeby były złe. Bo to od tego jest też ma natchnienie Ducha Świętego, żeby nad tym panować i na pewno tutaj mimo tego, że to są jakieś tłumaczenia już tylko, tak, to nie jest tekst natchniony, więc one już mają inną rangę, ale mogą być przecież przetłumaczone w sposób dobry, nie prowadzący do jakichś teologicznych błędów, do jakichś nieporozumień, tak? Także to o to tutaj chodzi. Także to no, sprawa jest właśnie tego rodzaju, że po Soborze Watykańskim II, no wiadomo, tak, uznano, że to, co wcześniej było, to jest złe i trzeba wszystko właściwie pozmieniać. I w ogóle jest tak, że katolicy, znaczy no, ci posoborowi bibliści, oni zasadniczo, ci od Nowego Testamentu mają kompleks wobec protestantów, bo oni tak naprawdę tylko małpują ich. Oni robią to, co tamci już od dłuższego czasu. Zatem protestantowi jest zawsze łatwiej, bo on jakby w sumie nie jest jakoś związany specjalnie jakimś tam katechizmem, takim naszym rozumieniu. Tak, więc jest jemu łatwiej wymyślać te różne tam hipotezy i opcje, natomiast ci od Starego Testamentu, oni mają trochę taki kompleks właśnie wobec rabinów, ostatecznie to przecież rabini lepiej znają Stary Testament, prawda, więc to tu jakiś Duch Święty czy Kościół się jakoś nie załapał i w rezultacie, no tak, więc tak w sumie od rabinów się trzeba uczyć, no i oni się tak uczą chyba od rabinów, ale to uczą się tego, co tamci im powiedzą, więc to oni tak się też no, za dużo nie mogą nauczyć. No i dlatego się czują gorsi, tak w sumie. To jest zadziwiające. A też trzeba pamiętać o tym, że to są najbardziej prestiżowe kierunki studiów kościelnych, prawda? Pismo Święte. To jest to jakby ta elita teologów. A oni są jakby w sumie gorsi od protestantów czy rabinów. No to o czym my mówimy, prawda? Więc to tak. A jeszcze ja pamiętam sam, że to takie było też taka konsternacja, bo właśnie kolejny absolwent Gregorianum, którego miałem okazję w życiu poznać, też specjalista od Starego Testamentu. On powiedział na wykładzie, przedstawiając nam tam psalmy, tam teologii żadnej zresztą nie było w tym, tylko niestety same takie kulturowe, jakieś takie rozważania językowe, ale powiedział, że co to jest grzech pierworodny, to on nie wie, nie rozumie, co to jest grzech pierworodny, tak? Więc tam go tam próbowałem kulturalnie go, jakby to powiedzieć, naprowadzić na lekturę katechizmu starego, ale to się skończyło bardzo źle, bo on się poczuł prześladowany za wiarę chyba. No tak, w każdym razie, czy tam za... No tak. Także to tak to wyglądało, że nie dość, że oni takie głupoty trafili mówić, to jeszcze nie dało się ich poprawić, bo albo tego nie przyjmowali, albo jeszcze reagowali, jakby byliby zagrożeni czymś. Tak? Czyli Wulgata jest Septuaginta. No, na pewno jest dobra. Tak? No, Wulgata jest po prostu uznana przez Kościół za dobre tłumaczenie. Tak? Także to tutaj nie ma żadnej wątpliwości. No, musi być. Znaczy ja już nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo się w ogóle tymi biblijnymi rzeczami nie zajmowałem, tak? Znaczy, no bo to jest tak odstręczające później po tych biblijnych tych przedmiotach, gdzie po prostu mówią, że białe jest czarne, a czarne jest białe, że się tego w ogóle nie chce człowiek się tym zajmować, tak? Bo to po prostu, no to z kim w ogóle rozmawiać, jak oni nie wiedzą, co to jest grzech pierworodny. No to, prawda, no to, a tam 10 języków obcych starożytnych zna tam. No to w ogóle to poszło nie w tą stronę, co trzeba, tak? Bardzo mocno nie w tą stronę, co trzeba, więc jakoś nie, zupełnie się tym, nie da się tym interesować, tak? Po prostu to jakby odstręcza tak już potem naprawdę tak poważnie, więc nawet już nie, niestety się nie tego. Natomiast ojcowie Kościoła to było coś, co mi bardzo dużo dało. Tak naprawdę to rozumienie Pisma Świętego to no jakby coś, dzięki czemu można powiedzieć kazanie, bo w sumie kazanie bardzo łatwo jest powiedzieć, jeśli się czytało ojców Kościoła, powiedzieć kazanie na podstawie Ewangelii czy listu, tak, czytania.
nie jest to żadną trudną rzeczą, jeśli się robi jakby wszystko na... Trzeba się tylko pomodlić i najpierw poczytać Ojców Kościoła, potem się pomodlić, przeczytać ten fragment Ewangelii czy listu i właściwie wszystko staje się jasne. Tak? To jest takie zadziwiające wręcz. A jednocześnie to jednak jest według tych reguł obiektywnych, a nie według tego, co mi się tam uwidziało. Prawda? To, co tak zabija w ogóle jakikolwiek sens, taki jakiś właśnie logos, taki sens jakiś logiczny, racjonalny tego wszystkiego, tak? Tej biblistyki współczesnej, takiej tej duszpasterskiej. Czyli co mi się tam uwidziało, to ja to przekazuję innym i na pewno to jest dobrze. Tak? To nawet jeden z ojców duchownych w seminarium się z tego nabijał, bo mówił, że ty otworzysz sobie tę Biblię przypadkowo i Mojżesz wyszedł. No to ja też muszę seminarium opuścić. Tak? I tak to takie właśnie w stylu tych oazowiczów, tak? Interpretacje. No tak, to w praktyce właśnie wygląda. Jak rozumiem, Arystotel należał do tego nurtu, który twierdził, że filozofia grecka zapożyczyła sobie tak naprawdę filozofię od Mojżesza. Tak. Jednocześnie widzimy w świecie aleksandryjskim, niewątpliwie charakterystyczny jest ten synkretyzm. Tak. Ale czy mamy rzeczywiście źródła, które by tutaj ten złoty piąty wiek filozofii greckiej mógł znaleźć jakieś korelacje, wpływy kulturowe rzeczywiście od Mojżesza? A no właśnie, to jest fascynująca sprawa, bo to jest tak, że właśnie ten wątek należałoby tak rozświetlić jakby w wielu, wielu różnych poziomach. Bo to jest tak, że no też tam wiem, powiedzmy, tak nie za dużo na ten temat, ale trochę czytałem dlatego, że pisałem pracę magisterską z kreacjonizmu świętego Tomasza, z Creatio ex nihilo. Tutaj u Filona będzie trochę na ten temat też będziemy mówić, tak? Tylko to wiadomo, że to nie będzie jeszcze ten kreacjonizm, który jest u Tomasza, ale w sumie będzie się jakoś tam z tym wiązał. Natomiast bardzo ciekawą jest rzeczą, bo w ramach po prostu tej kwerendy przy pisaniu pracy magisterskiej, gdy starałem się wszystkie źródła, do jakich miałem dojście, poznać, które mówiły po prostu o stworzeniu w Piśmie Świętym i stworzeniu jakby czy czymś a la stworzenie filozofii greckiej, tak? Bo jakby chodzi o to, że stworzenie jako takie w takim ścisłym sensie jest czymś takim, do czego filozofowie nie doszli, pogańscy nigdy. Było jakieś budowanie świata w Timajosie u Platona, co też jest pewną jakąś taką, powiedzmy, bo to jest na poziomie doksy, czyli to jest taka, powiedzmy, bardziej jakaś hipoteza, którą Platon stawia. U Arystotelesa pamiętamy, że był pierwszy poruszyciel nieporuszony, który odwiecznie był przyczyną ruchu, ale niczego więcej. Więc to nawet nie jest jakiś budownik świata, jakiś żaden demiurg, tylko po prostu jakiś poruszyciel. No i tak gdzieś tam w różnych jeszcze filozofów takich, powiedzmy, mniejszej rangi gdzieś można znaleźć jakieś intuicje u Anaksagorasa, na przykład dość przeszczesnego filozofa, intuicje o jakimś, mówiąc o jakimś nous, jakimś intelekcie, który jest opatrznością, który jakoś światem, jakby jest tym pierwszym takim poruszającym świat i ten świat potem dalej już porusza się, ale w taki sposób, że ciągle ten umysł jest opatrznością, jest jakiś zalążek transcendencji, bo to jest ważne, żeby ten umysł był, ten Bóg był umysłem i żeby nie był jakąś zasadą metafizyczną, tylko żeby był umysłem i żeby był ponad wszystkim, tak? Bo to jest jakby podstawa do tego, żeby mówić o jakimś Bogu w naszym takim rozumieniu. I w filozofii to nie jest takie łatwe, a samo stworzenie to jest coś takiego, co właściwie nigdzie nie ma. A przecież właśnie stworzenie w Piśmie Świętym się znajduje, tak? I to jest ciekawa rzecz, że no jakby, to tym może następnym razem mówię, powiem, kiedy będę mówił o Filonie, bo to jest też takie dość złożone, ale ogólnie to wygląda w ten sposób, że jakby Pismo Święte zawiera pewne takie najtrudniejsze dla człowieka do poznania prawdy, sposób taki, no trochę powiedzmy czasem jakoś ukryty, czasem nie takie to jest łatwe, żeby to znaleźć, ale to się tam znajduje, a myśl filozoficzna, pogańska tego nie posiadała. Natomiast, więc można by ewentualnie myśleć, że filozofowie, no tak, albo samym tylko czystym, naturalnym umysłem doszli do tych prawd, albo że częściowo coś tam zaczerpnęli i są pewne hipotezy, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o Platona i tego demiurga, bo to się trochę tak no, jakoś odznacza. Natomiast tak, żeby były jakieś takie
Zresztą u Platona jest jeszcze jeden zadziwiający fragment. To było nam fascynujące, kiedy to w seminarium gdzieś nam to profesor powiedział. Ja to potem znalazłem też i chyba nawet niezależnie w sumie od tego, co on mówił. Ale jest taki fragment, który mówi o tym, że to jest przy okazji mitu o jaskini, że gdyby się taki znalazł człowiek, który by wrócił tam na dół, ten, który się już wydostał na zewnątrz, który by się tam wrócił na dół, żeby tamtych wyprowadzić. Tak? Czy to jest taki trochę symboliczny opis po prostu no, takiego, no, ma różne poziomy interpretacji, taki polityczny i tak dalej, ale i taki powiedzmy epistemologiczny, ale też taki powiedzmy taki związany, taki soteriologiczny, związany ze zbawieniem, że właściwie jakby jest taki zbawiciel, który idzie tam do tych ludzi, którzy są tam gdzieś związani łańcuchami, skuci, niczego nie oglądają, tylko jakieś pozory rzeczywistości i myślą, że to jest cała rzeczywistość i cały świat i gdyby on chciał tych ludzi stamtąd wydostać na zewnątrz i mówił, jak to wygląda i tak dalej, to oni by nie tylko, żeby za nim nie poszli, tylko jeszcze by go tam, i tam jest napisane, że wsadziliby go na pali, zamordowali, wsadziliby go na pal. A wtedy jeszcze tam ukrzyżowania nie było. To jest zadziwiające, niektórzy piszą, że to zadziwiające takie ala proroctwo, można powiedzieć, u Platona dotyczące Chrystusa, tak? I więc jest coś takiego zadziwiającego tam, ale też no, nie ma żadnego jakiegoś bezpośredniego dowodu, że on skądś to zaczerpnął. Tak? Zadziwiające, że raczej odwrotnie świat ten modernistyczny tak, twierdzi, że, bo jest w drugiej księdze machabejskiej taki fragment, tam chodzi o męczeństwo tych siedmiu męczenników, tak, jego mama i siedmiu męczenników. I tam jest bardzo istotny fragment, nie tylko ze względu na to, że to jest taki piękny przykład właśnie męczeństwa, tak, wierności Bogu w Starym Testamencie, ale jest tam myśl podana przez tą matkę, ona mówi do jednego z tych synów i to jest księga napisana po grecku, więc używa określeń, które możemy z filozofią grecką już bezpośrednio skonfrontować. I tam jest takie określenie, że Bóg uczynił z niczego. Tam, tak? Tam, czy tam człowieka, tego tą duszę, czy tam tego, ja już nie pamiętam, ale jest to określenie, przyniosę potem tą książkę, gdzie to będzie napisane, ale bo to też się nam do Filona przyda, ale to uczynił jakby z niebytu tam właściwie, tak? Tylko pytanie jest teraz takie, co to dokładnie znaczy i raczej się to interpretuje, że chodzi faktycznie o koncepcję stworzenia, że to są takie w Starym Testamencie dwa takie mocne, powiedzmy, dowody na to, że chodzi o stworzenie z niczego, a nie z jakiejś materii przedwiecznej, odwiecznie istniejącej. Pierwsza sprawa to jest sam opis, początek samego Pisma Świętego, właściwie pierwsze zdanie Pisma Świętego. Jest czasownik używany hebrajski, który jest jakby podmiotem jego jest Bóg właściwie zawsze i jest taki nietypowy i wskazuje na wyjątkowość działania stwórczego Boga i właśnie tam z drugiej księgi machabejskiej zdanie, które mówi o niebycie. Ale teraz jakby dowcip polega na tym, że tak to klasyczna teologia katolicka mówi o tych dwóch przynajmniej miejscach w Starym Testamencie jako mówiących o faktycznie o stworzeniu z niczego, tak? Czyli chodzi o egzegezę Pisma Świętego. Natomiast jeśli chodzi o ten modernizm, to on idzie w tym kierunku, że no tak, ale tak księga machabejska, to jest to po grecku napisane, to oni, to znaczy to autor, ten natchniony, no przecież oni tam po modernizmie i zimie to nie rozumieją natchnienia w taki sposób prawdziwie katolicki, tylko taki dziwny, że oni to zaczerpnęli właśnie ze świata greckiego. Czyli że jakby odwrotnie, że to autor Pisma Świętego zaczerpnął od Greków, podczas gdy Grecy tej myśli właśnie nie mieli. No, więc to pokazuje, że to dzisiaj raczej jest odwrotnie, że jakby się próbuje, dzisiaj się próbuje pokazać, że Pismo Święte jest po prostu tworem kultury, w której po prostu ono powstawało. Podczas gdy właśnie się okazuje, że nawet kiedy się Pismo Święte odnosi, i to też jest bardzo widoczne na samym początku, kiedy jest opis stworzenia świata w ciągu tych sześciu dni, siedmiu powiedzmy dni, to widać, że nawet jeżeli tam się pojawiają obrazy, jakieś koncepcje, myśli, które bardzo przypominają mitologiczne, bardzo przypominają nawet wczesne koncepcje, na przykład Thalesa, koncepcję filozoficzną, filozofię przyrody, gdzie wszystko jest właściwie wodą, tak? No przecież tam jest na początku Pisma Świętego napisane, że Duch Boży się unosił nad wodami, tak? Właściwie jakby taka jakby ala taka przedwieczna materia, tylko ona też jest stworzona w Piśmie Świętym, a u pogan już właśnie jest czymś takim faktycznie odwiecznym. Więc pewne jakby koncepcje są podobne, jakby bardzo podobne nawet, ale właśnie zawsze Pismo Święte mówi coś więcej. Mówi coś takiego, że nie ma tego w tych myślach, takiej myśli. Tak? Więc jakby na pewno można właśnie tego oczekiwać, tak? Znaczy, że Pismo Święte musi też mówić o rzeczach,
Potem przy okazji świętego Tomasza też powiemy, jaka jest dokładna relacja pomiędzy tym, co zostało objawione i tym, co może być poznane ludzkim umysłem, bez pomocy objawienia. Tak? Bo to jest jakby kwestia kluczowa, kiedy mówimy o relacjach między filozofią i teologią. To jest jakby coś bardzo ważnego, to może to nawet następnym razem przy okazji powiem. Chociaż to jest tomistyczne, ale to właśnie nam się tu przyda teraz. Natomiast jeśli chodzi o właśnie te relacje między objawieniem i pomiędzy tym, do czego ludzki umysł doszedł, to jakby rozumiemy, że Pan Bóg faktycznie objawił dużo więcej niż to tylko, co wykracza poza ludzkie możliwości. Dlatego, że jakby Pan Bóg chce, żeby, to będzie też święty Tomasz właśnie mówił, Pan Bóg chce, żebyśmy w sposób bezbłędny, nie tylko niektórzy najwybitniejsi, ale żeby ludzie mieli po prostu dostęp do tych prawd. Więc jakby te rzeczy, które nawet są możliwe do poznania, ale są bardzo trudne, to i tak Pan Bóg będzie objawiał, prawda? Ale mogą być też, są po prostu takie prawdy, które zostały faktycznie objawione, ale do których umysł ludzki może dojść i faktycznie też doszedł, tak? Więc wtedy jest pytanie bardzo trudne, czy to zostało zapożyczone, czy to zostało po prostu wypracowane dzięki namysłowi, dzięki po prostu pracy intelektualnej. Bo mogło być tak i mogło być tak. Na przykład kwestia istnienia Boga. To jest coś, co nie musi być objawione, żeby dało się to wiedzieć. Można poznać to za pomocą samego tylko po prostu ludzkiego umysłu, nawet skażonego grzechem pierworodnym. Tak? Czy kwestia tego, że Bóg jest dobry. To są takie kwestie, sprawy, które da się poznać. Natomiast na nieśmiertelność duszy ludzkiej. Ale jeśli chodzi o na przykład Trójcę Przenajświętszą, wcielenie, to są rzeczy, które wykraczają poza umysł, nawet umysł anielski. Są czymś, co wykracza poza możliwości człowieka i to już musiało być objawione. Dlatego są prawdy i takie i o tym będziemy tam potem mówić. Także jeśli chodzi o takie, które mogły być zarówno i objawione, ale mogły też być tylko poznane za pomocą samego umysłu, to w takim razie no, jest sprawa jakby otwarta często, tak? że nie jesteśmy w stanie być na całkowicie pewnymi, czy to zostało gdzieś zapożyczone. Faktem jest, że ci pierwsi tacy, jedni z pierwszych powiedzmy teologów, apologeci, drugi, trzeci wiek po Chrystusie, taki Klemens Aleksandryjski, też właśnie z Aleksandria, prawda? On będzie mówił, że to katolik, chrześcijanin, mówi, że tak jak mieli Żydzi mieli Mojżesza, to tak Grecy mieli Platona. Czy był takim Mojżeszem dla Greków. Czy będzie synteza, to właśnie co Filon jest jakby no, na bazie tylko samego Starego Testamentu. Nie znając Chrystusa, czego jest jakimś tam prekursorem, to będziemy widzieli w całej pełni właśnie w starożytności chrześcijańskiej takie właśnie bardzo owocne zespolenie tej myśli filozoficznej, greckiej, po prostu właśnie z egzegezą już Pisma Świętego, również Nowego Testamentu też, tak? Już jakby z punktu widzenia Chrystusa to już wszystko staje się też często jasne, to co było wcześniej zakryte, więc to już jest jakby dużo łatwiejsze, tak? To jest sprawa, która ma ogromną wagę tutaj. Będzie takich wielu, którzy będą na ten temat pisali, a nie tylko jacyś pojedynczy. A jeżeli chodzi o czytanie Pisma Świętego i otwór Kościoła, to są jacyś tacy, którzy są jakoś ulubieni przez świętego Tomasza? Tak, oczywiście. Grzegorz Wielki jest takim ulubionym jednym z... I tam jest bardzo dużo cytatów, najwięcej, zresztą jeszcze chyba więcej, oczywiście do Augustyna jest bardzo dużo, tak? No, ale to jest jeden z takich wyjątkowych, takich, tak? tych wielkich takich doktorów, to jest zachodnich, no to jest on. Na pewno jeszcze... No tam od Ambrożego trochę też będzie, ale chyba nie aż tak dużo. Na pewno Grzegorz i Augustyn i na pewno też i właśnie Dionizy, czy ten pseudo-Dionizy Areopagita, czyli to wtedy myślano, że to jest ten, którego święty Paweł nawrócił właśnie tam w Atenach. Natomiast to wiemy, że to autor z VI wieku, jakiś neoplatończyk, ale gdzieś tam w Syrii mieszkający. Ale on był bardzo dobrze znany, bardzo popularny był właśnie zachodniej łacińskiej Europie w średniowieczu i jego rzeczywiście Tomasz bardzo często cytuje, jakby wpływ Dionizego jest widoczny, bo często się do niego odwołuje. To dla nas też jest ważne dzisiaj, w sensie możemy to czytać, znaczy... No, znaczy Tomasza, kiedy się czyta, to się jakby już poznaje to, co... Bo jakby Tomasz jest takim... On jakby przedestylowuje tą myśl, tak? On jakby ją... To zobaczymy, że Tomasz to jest takie bardzo ciekawe, że on tak naprawdę w sumie tak potrafi zacytować, że jakby nie manipuluje tymi tekstami, ale jakby je tak właśnie... Tak jak na czym polega dystylacja, że to jakby zwiększa moc tego wszystkiego i jakby podnosi na wyższy poziom.
A jakby nowa jakaś głębia się otwiera dla tej myśli, którą zacytował. Jakby w ten sposób tych autorów, można powiedzieć, tak jakoś z tych elementów, które po nich odziedziczył, jakby z tych elementów, które uzyskał u nich, potrafi jakby coś nowego zbudować. I w sumie takiego harmonijnego, bo właśnie na tym to polega różnica między syntezą a tylko jakimś eklektyzmem. Eklektyzm to jest takie mechaniczne tylko połączenie. Jakby elementy nie żyją swoim życiem całości, tylko swoim tym życiem. Tak? To jest postrzywane, tak jakby głowę żyrafy do ciała hipopotama przyszyć i to jest sztuczne. To nie żyje własnym życiem, tylko jest taką mozaiką. Natomiast u Tomasza to jest po prostu, tworzy pewną całość taką harmonijną i spójną, mimo tego, że te elementy są zaczerpnięte z różnych źródeł. To będziemy widzieli cały czas właściwie. Myśl Tomasza jest właśnie pod tym względem wyjątkowa, a on oczywiście jako człowiek średniowiecza nie chce siebie stawiać na pierwszym miejscu i często będzie miał taką tendencję, żeby przypisywać swoje poglądy innym. Mówi, że to właśnie Arystoteles to już wiedział, wszyscy to już Platon, to wszyscy to już wiedzieli, a jakby podaje swoją myśl, jest nowa, mówi, że to już wszędzie, to już wszyscy to już, wcześniej wiedzieli tak naprawdę, tak? To tak mniej więcej będzie wyglądało. To częściowo też bierze się z pewnego takiego pragmatyzmu, bo jednak średniowiecze miało to do siebie, że oni mieli świadomość własnej nikłości wobec autorów tych wielkich, starożytnych. No i na śmiesznie by wyglądał człowiek, który powiedział, że a tamci to te nie znali, a ja to wiem, teraz dopiero piszę, prawda? Tylko trzeba się było tym autorytetem podbudowywać, że tak naprawdę to on już to wiedział, nawet jeżeli była myśl trochę nowa. To jednak mieli taką naturalną tendencję. Trochę to oczywiście też z pokory prawdziwej wynikało, trochę z takiego pragmatyzmu. Tak? Także dostosowywał się jakby do realiów tamtej epoki. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszne.